Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 23. sesję Rady Miasta, przewidzianą do odbycia 24 czerwca. Jest to dzisiaj, minęła godzina 8. Zaczynamy. Witam Wysoką Radę, witam wszystkich radnych przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Dzisiejsza nasza sesja jest szczególna, będzie dużo tematów, między innymi również temat bardzo ważny, udzielenie absolutorium i wotum zaufania dla pana burmistrza. Witam przybyłego pana burmistrza, pana Jacka Kostkę, witam pana sekretarza, pana Andrzeja Worobca, panią skarbnik Edytę Jarmoluk, panią Elżbietę Decyk, naszego gościa przybyłego z powiatu. Witam pana Krystiana Masalskiego, zastępcę komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. Witam pana Roberta Czarnotę, naszą kancelarię adwokacką. Witam pana Edwarda Dremucha i witam drucha Adama Cioska. Panowie strażacy są dzisiaj nam bardzo potrzebni, albowiem będą przedstawiali stan zabezpieczenia pożarowego powiatu bartoszyckiego, jak również tutaj naszego Górowa. W ten sposób mamy punkt otwarcia za sobą. Stwierdzam w tej chwili prawomocność naszych wyborów, bowiem na 15 radnych wszyscy jesteśmy obecni. W związku z powyższym wszystkie nasze dzisiaj podejmowane uchwały mają moc sprawczą i będą prawomocne. Wysoka Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta Górowo-Iłowieckie. Informuję, że wszystkim państwu radnym zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek wraz z projektami uchwał. Przypomnę również, że na podstawie artykułu 20 ust. 1 litera b ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w internecie. Informuję również wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości, że uczestnicząc w obradach sesji Rady Miasta Górowo-Iławeckie wyrażają państwo zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, upublicznianie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wszystkie uchwały podejmowane są jawne i głosowania nad nimi odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych. W związku z tym, że jesteśmy tutaj w naszym Domu Kultury, gdzie nie bardzo tutaj możemy internetowo się połączyć, informuję, że nasze głosowania z przyczyn technicznych będą prowadzone imiennie. Tyle tytułem wstępu. Czy są jakieś uwagi do dzisiejszego porządku obrad? Nasz porządek obrad jest dzisiaj bardzo obszerny. Nie widzę. Jednocześnie chciałbym państwa poinformować, że wpłynął wniosek o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad, o dołożenie jeszcze jednego punktu, o którym była mowa na ostatniej naszej komisji. Ten punkt, który będzie dodatkowo, dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Iławeckim przy ulicy Kaliningradzkiej i Olsztyńskiej, przeznaczonej na cele komercyjne. Poddam ten wniosek pod głosowanie. Czy państwo radni jesteście za wprowadzeniem tego wniosku? Proszę o zagłosowanie. Grażyna, bądź uprzejma, policzyć. 12, 14, 15. Dziękuję bardzo. Ten punkt zostanie wprowadzony jednogłośnie. Pozwólcie, droga Rado, szanowna Rado, że przedstawię teraz dzisiejszy porządek obrad. Trochę tego czytania będzie, ale jest bardzo ważny. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 22 sesji Rady Miasta, informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta, stan ochrony przeciwpożarowej w mieście Górowo-Iławeckie. Tutaj głos zabierze pan Krystian Masalski, zastępca komendanta z Bartoszyc oraz druh Adam Ciosek. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy, sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta z tego tytułu.
Tutaj nastąpi przedstawienie raportu o stanie gminy przez pana burmistrza. Przewidziana jest w tym punkcie debata, zabranie głosu przez radnych, zabranie głosu przez mieszkańców, ale informuję, że nikt z mieszkańców nie złożył takiego wniosku, więc tego wniosku nie będzie. Będzie tylko debata z udziałem radnych. Kolejny nasz punkt dzisiejszej sesji to jest podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza miasta Góry Wojłowieckie za rok 2019. Kolejny punkt, przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2019. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy miejskiej Góry Wojłowieckie za rok 2018. Przedstawienie treści uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasto Góry Wojłowieckie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019. W tym punkcie pan przewodniczący rady, przepraszam, przewodniczący komisji rewizyjnej pan Maciej Chorak przedstawi wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta za rok 2019. Kolejny punkt dzisiejszej sesji to jest przedstawienie treści uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Miasta Góry Wojłowieckie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta za rok 2019. Kolejny punkt, przewidziana jest dyskusja nad tym wszystkim. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Góry Wojłowieckie za rok 2019. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Góry Wojłowieckie za rok 2019. Przed nami również jest blok tutaj uchwał i będziemy podejmowali następujące uchwały. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Moniuszki, ulicy Nowowiejskiego. Wyrażenia zgody również na zbycie nieruchomości przy ulicy Nowowiejskiego. Podjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim. Kolejny punkt, oceny zasobów pomocy społecznej miasta Góry Wojłowieckie. Kolejna nasz punkt, rozpatrzenie petycji z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie zwiększenia przychodów miasta. Tutaj była petycja i myślę, że tutaj pan przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapozna nas z tym sprawą. Kolejna nasza uchwała jest to zmiana wieloletniej prognozy finansowej miasta Góry Wojłowieckie na lata 2020-2035. Kolejna nasza uchwała, dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2020 i wprowadzona zmiana przez głosowanie, wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Ławeckim przy ulicy Kaliningradzkiej i Olsztyńskiej z przeznaczeniem na cele komercyjne. I już zbliżamy się do końca. Zaopiniowanie odpowiedzi na pisma w sprawach przejęcia w drodze darowizny działki zabudowanej. Jest to pismo pana starosty. Kolejne pismo do zaopiniowania. Utwardzenie drogi oraz instalacji oświetlenia na przedłużeniu odcinka drogi ulicy Nowowiejskiego. Przewidziane są również sprawy różne i na końcu będzie zamknięcie obrad. Tak jak widać, przed nami pracowita sesja, dlatego też bardzo sprawnie chciałbym tutaj poprowadzić to, żeby nie przedłużać tego wszystkiego. W tej chwili przegłosujemy porządek obrad. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiego porządku przeze mnie przedstawionym ze zmianami? Proszę o zagłosowanie. Widzę, że jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do już naszych obrad dzisiejszej sesji. W tej chwili będzie przyjęcie protokołu z 22 sesji Rady Miasta. Informuję, że protokół był do wglądu w Radzie Miasta. Ponadto wszyscy radni otrzymaliście państwo na swoje skrzynki mailowe również ten protokół. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos i dopowiedzieć coś jeszcze? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 22 sesji Rady Miasta. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Widzę, że protokół został podjęty w sposób jednogłośny. Dziękuję bardzo.
W tej chwili poproszę pana burmistrza o informację z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji Rady Miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, postaram się krótko. Sprawozdanie za okres 27 kwietnia do 23 czerwca bieżącego roku. Realizacja uchwał Rady Miasta. Wysoka Rada podjęła 137 uchwał w tej kadencji. Zrealizowanych zostało 107, 30 uchwał znajduje się w trakcie realizacji. I z takich najważniejszych rzeczy trwają prace nad powołaniem spółdzielni socjalnej. Wysoka Rada wyraziła zgodę na powołanie takiej instytucji na poprzedniej sesji. Zostaliśmy objęci wsparciem Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W ramach tego programu mamy wsparcie prawników, osób merytorycznych w instytucji tak zwanym olsztyńskim OWIES-ie. Docelowo, jeżeli uda nam się to przeprowadzić z powodzeniem, otrzymamy wsparcie dotacyjne na każdego zatrudnionego pracownika, zarówno jeśli chodzi o koszty pracy, jak i dofinansowanie do wyposażenia. No to trochę, że tak powiem, pracy wymaga, ale wydaje mi się, że warto skorzystać z tej formy dofinansowania. To są jak zawsze pieniądze unijne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Takimi dosyć trudnymi zadaniami było zorganizowanie funkcjonowania oświaty, a w ostatnich tygodniach przedszkola miejskiego w ramach reżimu koronawirusowego, że tak powiem. Przedszkole funkcjonuje, nie powiem bez zmian, natomiast myślę sobie, że funkcjonuje dobrze. Obecnie mamy w przedszkolu czynną jedną grupę, ponieważ tylko taka liczba rodziców wyraziła chęć wysyłania dzieci do przedszkola. Tych dzieci bodajże jest 14. Tak, pani dyrektor? 14 dzieci mamy? 14 dzieci mamy w tej chwili w przedszkolu. Nauczyciele się zmieniają. Myślę, że ograniczamy do minimum zagrożenie epidemiologiczne w przedszkolu, a jednocześnie jesteśmy w stanie utrzymać jego funkcjonowanie. Szczerze mówiąc, martwię się tym, co będzie od września, bo sygnały są niepokojące, jeśli chodzi o rozwój tak zwanej pandemii. Jak wielu rodziców zdecyduje się posłać dzieci do szkoły? I teraz z jednej strony chciałoby się, żeby jak najwięcej, natomiast może być tak, że dalej utrzymane będą obostrzenia, czyli w tej chwili 16 dzieci bodajże na grupę może być maksymalnie, a ja przypomnę, że nasze grupy w przedszkolu zawsze są praktycznie 25-osobowe i teraz w sytuacji, kiedy wszyscy rodzice chcieliby posłać dzieci do przedszkola, a grupy możemy mieć 16-osobowe, pojawi się problem. Ja pragnę zasygnalizować. Myślę, że takiej sytuacji zdroworozsądkowo nie będzie, ale trzeba będzie ją przemyśleć. Na dzień dzisiejszy zarówno szkoła, jak i przedszkole funkcjonują w ramach tej sytuacji bardzo dobrze i myślę sobie, że wszyscy wywiązują się znakomicie ze swoich obowiązków. Dodam, jeśli chodzi o funkcjonowanie szkoły, co prawda mamy już koniec roku szkolnego, ale w ramach rządowego programu zakupiliśmy zarówno tablety, jak i komputery osobiste, które zostały przekazane uczniom w celu wsparcia ich w zdalnej nauce. W tej chwili jesteśmy na etapie składania kolejnego wniosku, ponieważ sygnały z Ministerstwa Oświaty są takie, że od września ta zdalna nauka nadal będzie obowiązywała. Są protesty rodziców i nauczycieli ze zrozumiałych względów. Jedni chcieliby wrócić do szkoły, a drudzy chcieliby się pozbyć dzieci z domu. Ale tu zdecyduje minister zdrowia. Z ważnych rzeczy, którymi zajmowaliśmy się ostatnio, to była droga 512. Ta budowa ruszyła i to nas cieszy. Natomiast ze względu na perturbacje na odcinku przy samym Górowie, przez chwilę mieliśmy wzmożony ruch ciężkiego sprzętu przez miasto. Podjęliśmy natychmiast działania, jeśli chodzi o ograniczenie prędkości tych wielkich ciężarówek. Zostały ustawione znaki ograniczenia do 30 km na godzinę i kiedy one się trzymają tego ograniczenia, to kłopot jest mniejszy. Zgłaszali nam mieszkańcy, zarówno radnym, jak i pani prezes ZGM-u, jak i mi osobiście i pracownikom urzędu, że są kłopoty z pękającymi murami. Byłem na wizji lokalnej, poprosiłem panią prezes LDC, żeby zrobiła dokumentację swoich wspólnot zdjęciową, gdyby te szkody się posuwały dalej.
Pan Edward Drymuch poinformował te wspólnoty, którymi nie zarządza ZGM, także myślę sobie, że każda kamienica ma dokumentację zdjęciową swojego stanu. Jeżeli będzie kłopot, to można procedować dalej. Na koniec oczywiście zorganizowaliśmy spotkanie z głównym wykonawcą, z inwestorem, z dyrektorem Wójcikiem z Urzędu Marszałkowskiego. Mamy zapewnienie wykonawcy, jeśli chodzi o miejskie drogi, że wszystkie szkody zostaną naprawione, to jest raz. Natomiast tam, gdzie mieszkańcy uważają, że ich nieruchomość została uszkodzona przez ciężki ruch, niestety konieczne będzie wystąpienie do wykonawcy o odszkodowanie. Tam trochę inna procedura, tak? Myśmy tutaj, dobrze żyjąc z inwestorem, jak i wykonawcą, myślę sobie, że to, co w mieście zostanie zepsute, zostanie naprawione, a tak, żeby jasność była, myślę, że wielu mieszkańców zastanawia się, nie rozpoczęłaby się ta inwestycja, gdyby nie został zagwarantowany przejazd przez miasto transportu, dlatego że zgodnie jakby z projektem przebudowy drogi 512 w pewnym momencie jedyną drogą w kilku kierunkach była droga przez miasto, wybrana została najmniej kłopotliwa. No przez chwilę musi być gorzej, żeby potem było lepiej. Natomiast podkreślę jeszcze raz, obecnie mamy zapewnienie wykonawcy, że szkody powstałe na drogach miejskich zostaną przez niego po prostu usunięte, ale na koniec prac przy naszym mieście, no bo nie ma sensu naprawianie tego samego odcinka 5 razy, no chyba żeby stał się nieprzejezdny, tak? W tej chwili obecnie jakby najbardziej dotkliwe są uszkodzenia na drodze olsztyńskiej, ale monitorujemy stan dróg. Powiem, że mamy też oczywiście dokumentację jego stanu sprzed inwestycji zgromadzoną. Tyle o drodze 512. Jeśli chodzi o zmiany istotne w ostatnim okresie, to znów otworzyliśmy praktycznie wszystkie miejskie instytucje, oprócz tych ograniczonych przepisami zewnętrznymi. Ratusz jest dostępny dla mieszkańców, zresztą cały czas był, natomiast w tej chwili praktycznie bez większych ograniczeń. Cieszę się natomiast, że mieszkańcy z rozsądkiem korzystają z naszych otwartych drzwi i przychodzą w ważnych sprawach i korzystają często już z maila i z telefonu, za co bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Nie wiem, czy wspominałem, dostarczyliśmy do każdego praktycznie mieszkańca zestaw maseczek. Okazuje się, że przydadzą się one jeszcze przez chwilę. Mam nadzieję, że służą wszystkim dobrze. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Centrum Barka i naszemu Ośrodkowi Kultury za wszycie, dystrybucję, a sponsorom, czyli ZGM-owi i spółce EWIX za wsparcie nas finansowe w zakupie materiałów, które wcale w dobie pandemii tam tanie nie były. Jeśli chodzi o nasze inwestycje, to czekamy na uwagi w złożonych wnioskach dotyczących termomodernizacji szkoły podstawowej i przedszkola. Jeszcze nie mamy żadnych sygnałów z Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ on dalej pracuje też, to warto wiedzieć, w trybie pandemicznym, czyli bardzo często zdalnie. Myślę, że to chwilę potrwa. Mieliśmy odrzucony wniosek o dofinansowanie naszego programu rozwoju edukacji w szkole podstawowej, natomiast złożyliśmy protest, który został uwzględniony i czekamy na powtórne rozpatrzenie naszego wniosku. Mam nadzieję, że pan dyrektor Hawrylec dostanie dofinansowanie na doposażenie kierowanej przez niego placówki. Jeśli chodzi o zwiększenie dotacji przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, to otrzymaliśmy 72 172 zł na materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. I otrzymaliśmy również 167 846 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Nasi pracownicy interwencyjni generalnie zajmowali się utrzymaniem porządku w mieście z naciskiem na koszenie. I tu informacja dla radnych. Po ostatniej komisji i po uwagach zgłaszanych przez państwa przemyślałem sprawę i to, że intuicyjnie wiemy, że usługi firmy świadczącej, no, świadczącej usługi w zakresie utrzymania zieleni i sprzątania będą drogie, to jedno. I w związku z tym mam prośbę, żeby w jakimś rozsądnym terminie, powiedzmy do końca lipca, wszyscy radni złożyli nam, no, czy za pośrednictwem pani Sylwii, czy w jakikolwiek inny sposób, czy to pana Edwarda, uwagi, co u siebie na ulicy chcieliby i ile razy kosić na przykład. My sobie to sporządzimy listę na podstawie tego i naszych danych, jeśli chodzi o obszary zielone
i chodniki, sporządzimy przetarg i po prostu go ogłosimy. Jeżeli się okaże, że dysponujemy środkami, które pozwolą nam wynająć firmę, to w przyszłym roku po prostu spróbujemy. Tak naprawdę mamy bardzo prosto pieniądze na paragrafie, na prace interwencyjne. Tam jest około 500 000 zł. Jeżeli tyle firma będzie kosztowała, to możemy po prostu zrezygnować z tej formy utrzymania miasta, spróbować utrzymać ją za pomocą firmy. Przyjmujemy uwagi Rady Wysokiej. Ja pozwolę sobie nie odczytywać tego wykazu prac interwencyjnych, bo tego jest 21 punktów i zajęłoby bardzo dużo czasu. Będzie to do wglądzie w sprawozdaniu, w protokole pani Sylwii. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za szerokie przedstawienie dla pana burmistrza. Czy są uwagi, pytania do wystąpienia pana burmistrza w tym temacie? Nie widzę. W międzyczasie przybyły do nas jeszcze goście. Witam panią Jolantę Wirbą, dyrektor przedszkola i witam pana Dariusza Hawrylca, dyrektora szkoły podstawowej. Szanowni państwo, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. W tej chwili pan starszy kapitan, magister inżynier Krystian Masalski przedstawi, bardzo proszę panie kapitanie, syntetycznie stan ochrony przeciwpożarowej w mieście Górowo i Ławeckie. Wszyscy radni otrzymaliśmy pięknie wykonany raport na kilkunastu stronach przedstawiający stan ochrony przeciwpożarowej. Jest to biuletyn informacyjny. Jest bardzo bieżący, bardzo szeroko, dużo cyfr, dużo ładnych zdjęć i bardzo poprosimy pana kapitana o przedstawienie tego raportu w sposób syntetyczny. Szanowny panie burmistrzu, szanowny panie przewodniczący, drodzy radni. Na wstępie chciałbym poinformować właśnie, że zawsze na przełomie miesięcy styczeń i luty u nas, przez naszą komendę w naszym mieście Bartoszyce, jest organizowane podsumowanie stanu ochrony przeciwpożarowej, na które zapraszamy wszystkich przedstawicieli służb, instytucji, samorządowców. No niestety już od 2 lat z miasta Górowo żaden, ani pan burmistrz, ani pan sekretarz nie przybył na tą naszą naradę roczną, nad czym ubolewamy. Między innymi właśnie z tej okazji jest też sporządzany ten raport. W tym roku był przedstawiony raport za 2019 rok. Jest on oczywiście ogólnodostępny na naszej stronie internetowej w formie elektronicznej, w zakładce działalność, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany tą tematyką, to można tam ten raport znaleźć. Pokrótce, jeżeli chodzi o cały powiat, to chciałem poinformować wszystkich, że w tamtym roku, w 2019 roku, odnotowaliśmy 702 zdarzenia. Oczywiście już od kilku lat jest więcej tak naprawdę tych miejscowych zagrożeń niż pożarów. Około 390 miejscowych zagrożeń, reszta to były pożary. Więc to świadczy tylko o tym, że Straż Pożarna tak naprawdę zajmuje się teraz praktycznie wszystkim innym niż pożarami, czyli wszystkimi tymi innymi miejscowymi zagrożeniami, do czego musimy też być i przygotowani, i doposażeni. Ale ja postaram się dzisiaj skupić bardziej na samym mieście Górowo niż na całym powiecie. Zacznę może od zagadnień związanych z czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi. W tamtym roku nasz funkcjonariusz miał przyjemność odbioru rozbudowy ratusza. Może nie do końca poszło to na początku tak, jakbyśmy chcieli, ale w końcu udało się odebrać ratusz. Nasze stanowisko było pozytywne, ale trzeba się liczyć z tym, że jeżeli chodzi o ten budynek, będzie jeszcze tutaj państwa czekała rekontrola, gdyż musimy uzyskać informacje na temat systemu sygnalizacji pożarowej, która powinna informować, która jest podłączona już do naszej komendy, ale powinna działać dwutorowo. Nie wiemy, czy to działa już dwutorowo, czy nie, bo na etapie odbioru działało to tylko za pomocą fal radiowych, ale jeszcze powinno to działać tak naprawdę przez linię telefoniczną, więc będziemy musieli to zweryfikować. Do dzisiaj nie dostaliśmy takiej informacji. No i druga sprawa to jest taka, że instrukcja przeciwpożarowa też musi być zaktualizowana, powinna być aktualizowana co najmniej raz na 2 lata i też oczekujemy na chociażby wyciąg z instrukcji, który dotyczy ochrony przeciwpożarowej i nowych planów, tak, po przebudowie. Drugą sprawą, jeżeli chodzi o zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową, to jest odbiór sieci wodociągowej, a w sumie tak jakby przebudowy odcinka sieci wodociągowej, która miała miejsce w tamtym roku.
Oczywiście przy odbiorze wszystkie parametry wymagane, czyli te 10 litrów na sekundę i 2 atmosfery w każdym hydrancie były, przynajmniej na protokołach. Jest jedna tylko drobna uwaga, była też tam zawarta w stanowisku, jeżeli chodzi o rozmieszczenie hydrantów, więc trzeba pamiętać o tym, że rozporządzenie mówi jasno, że hydranty w mieście powinny być rozmieszczone maksymalnie co 150 metrów i nie, odległości nie większej niż 75 metrów od budynku. Tam w jednym miejscu też była ta jeden z parametrów był przekroczony i chyba wychodziło 166 metrów. Też czekamy na informacje w zakresie rozwiązania tego problemu. Kolejną sprawą jest ten budynek, w którym dzisiaj się znajdujemy. Pragnę też tylko nadmienić, że my jako komenda staramy się współpracować ze wszystkimi samorządami i ta współpraca zwyczaj przebiega dwutorowo w dwóch kierunkach. Zawsze wychodzimy naprzeciw, nigdy nie chcemy nikomu robić pod górkę. Tak jak jest w przypadku tego budynku, pierwsza kontrola tego budynku miała miejsce w 2013 roku, gdzie wyszczególniliśmy wszystkie nieprawidłowości, które są związane. Oczywiście prolongaty są przedłużane i chyba ostatnia prolongata jest chyba przedłużona do 2021 roku. To świadczy o tym, że też nie chcemy, bo rozumiemy, że każda gmina, każdy samorząd ma jakieś problemy finansowe i to nie jest takie proste, żeby dostosować wszystkie budynki, a jeżeli ma się tych budynków dużo, tych starych, które nie spełniają wymagań, no to nie jest takie proste i my to rozumiemy, dlatego na dzień dzisiejszy też w tym budynku jest jeszcze kilka rzeczy do zrobienia i oczekujemy na to, żeby po prostu ten budynek był dostosowany do przepisu, żeby można było w nim przebywać bezpiecznie i żeby nigdy nikomu się nic tutaj nie stało. Tak? Trzeba mieć świadomość tego, że my po takiej kontroli, wydając decyzję i potem przedłużając termin wykonania, realizacji tej decyzji, no to tak naprawdę komendant powiatu wybierze na siebie odpowiedzialność za to, co się potem stanie w tym budynku. Miejmy nadzieję, że to się nigdy nie wydarzy, tak? Żadna krzywda ludzka. Jeżeli bym mógł się odnieść do szkół, tak? To chciałem przypomnieć, że zawsze, co roku każdy dyrektor jest zobowiązany do tego, żeby przeprowadzić, sprawdzić warunki próbnej ewakuacji. W przypadku takim, jeżeli ma nowych 50 uczniów, jeżeli nie ma tych nowych 50 uczniów, to raz na 2 lata i poinformować nas 7 dni wcześniej. My zawsze z chęcią wysyłamy albo jakiegoś funkcjonariusza, oficera, albo sami przyjeżdżamy, żeby obejrzeć te warunki ewakuacji, żeby sprawdzić, czy to przebiega prawidłowo, ewentualnie pouczyć, czy też podpowiedzieć, jak to mogłoby wyglądać lepiej. Więc dzisiaj chciałem też o tym przypomnieć. I też pragnę zaznaczyć, że szykujemy się do tego, żeby skontrolować budynki, które należą do kategorii zagrożenia ludzi drugi, czyli z ograniczoną możliwością poruszania się. Z tego, co się orientuję, tutaj w Górowie jest chyba jedno przedszkole, ale ich na przykład tych przedszkoli, czy też DPS-ów, czy też szpital i innych budynków należących do tej kategorii na terenie powiatu jest bardzo dużo i my sobie zdajemy sprawę, że prawdopodobnie w większości z tych budynków mogą być problemy związane też z dostosowaniem tych budynków do przepisów. No niestety będziemy musieli prędzej czy później przyjechać. Teraz koronawirus trochę spowolnił nasze działania, ale prędzej czy później pojawimy się też i postaramy się przedstawić Państwu problemy, które są w tym budynku na dzień dzisiejszy, znaczy no, na dzień kontroli. Teraz przejdę do zagadnień operacyjnych i trochę się odniosę do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeżeli chodzi o zagadnienia operacyjne, to muszą mieć Państwo teraz świadomość, że ta Wasza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Górowie no jest bardzo cenna, zarówno tak jak i inne jednostki też z gminy, które w razie potrzeby będą Was wspierały, z tego względu, że droga 512 wojewódzka i droga powiatowa są nieprzejezdne, przynajmniej dla samochodów ciężkich, bo tam koło piasku można jeszcze sobie boczkiem przejechać, ale to są dla samochodu osobowego. My w związku z tym, od kiedy zaczęły się tylko prace na drodze wojewódzkiej 512, wystosowaliśmy pismo do komendanta wojewódzkiego z prośbą o to, żeby teren gminy i miasta Górowo i Ławieckiego był tak jakby obszarem chronionym w pierwszej kolejności dla Lidzbarka Warmińskiego, który przez Pieszkowo ma dużo szybszy dojazd, a my na chwilę obecną z Bartoszyc możemy dojechać tylko przez Lidzbark.
po to tylko, żeby skrócić ten czas dojazdu pierwszych zastępów z Państwowej Straży Pożarnej. Więc musicie mieć Państwo świadomość tego, że prawdopodobnie przy jakimś zdarzeniu, na przykład w Górowie, to pierwsze zastępy z Lidzbarka mogą dojechać, myślę, że dopiero gdzieś 10-15 minut, więc tutaj ta jednostka OSP w Górowie, czy też mówię inne jednostki w gminie, są bardzo istotne, tak? Z tego, co ustaliliśmy, chociażby w dniu wczorajszym, bo cały czas staramy się być na łączach i z kierownikiem budowy drogi 512 i zarządem dróg powiatowych, to co najmniej droga 512 jeszcze do końca roku może trwać przebudowa na odcinku Górowo-Piasek, a jeżeli chodzi o most w Piasecznie, no to co najmniej jeszcze półtora miesiąca. Więc to jest też dla nas problem i wyzwanie w razie, gdyby coś się działo tutaj. My jako komenda co roku pomagamy i nadzorujemy, kontrolujemy rozdział dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Jednostka OSP w Górowie, co jest warte pochwalenia, jest mobilną, dobrą jednostką, która ma jedną z większych ilości wyjazdów co roku. I tak jak w tamtym roku jednostka w Górowie otrzymała przeszło 10 tysięcy dofinansowania z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, tak w tym roku prawie 11 tysięcy też otrzyma jednostka w Górowie na doposażenie w podstawowy sprzęt. W związku z tym, że jednostka ta jest przewidziana do realizacji zadań w zakresie podstawowym z ratownictwa i wodnego, i technicznego, i chemiczno-ekologicznego, i wysokościowego. W tym roku głównym sprzętem, który otrzyma jednostka, to jest doposażenie z zakresu i ratownictwa wodnego, i wysokościowego. Plus 3 komplety ubrań do ratownictwa chemiczno-ekologicznego kategorii trzeciej. My jako komenda i komendant powiatowy co roku powołuje zespół, który inspekcjonuje jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Tak też jest w przypadku jednostki OSP w Górowo. Dlatego też te inspekcje, które odbywały się i w roku 2019, i w roku 2018, były na terenie właśnie tego obiektu. I to nie bez powodu, w związku z tym, że my mamy ten obiekt, leży u nas cały czas na półce i prolongaty są i decyzje są niewykonane, więc chociażby w ten sposób staramy się zapoznać strażaków bardziej z charakterystyką tego obiektu, z układem pomieszczeń, żeby mogli tutaj poćwiczyć tylko po to, żeby w przypadku jakiejś tragedii po prostu znali rozmieszczenie pomieszczeń i mogli szybciej zadziałać. Z każdej takiej inspekcji sporządzamy wystąpienie, które trafia do pana burmistrza, i przedstawiamy tam problematykę, czyli jaki jest stan wyszkolenia w przypadku na przykład Górowa. Głównym problemem jest ilość ratowników, którzy mają przeszkolenie z zakresu KPP, czyli kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jest to tylko 4 ratowników i to jest minimum. Sugestia moja jest taka, że wypadałoby, jeżeli jest taka możliwość, bo oczywiście to się wiąże z kosztami, skierować kilku ratowników na takie szkolenie. Jak dobrze Państwo wiecie, tak jak wspominałem wcześniej, teraz większość zdarzeń, które są obsługiwane przez jednostki i przez Straż Pożarną, to są miejscowe zagrożenia, a praktycznie pierwsza pomoc jest tak jakby elementem większości zdarzeń. Jest to priorytet. Wracając do tego wystąpienia, w tym wystąpieniu poza wyszkoleniem przedstawiamy też sytuację sprzętową, czyli sprzęt, który jest albo wyeksploatowany, albo którego brakuje, oraz wspominamy o częściach infrastruktury strażnicy, które mogłyby poprawić warunki bytowe. Tak jak w przypadku sprzętu w tamtym roku, jak się nie mylę, to były chyba tylko szelki. Poza tym wyposażenie jednostki było na poziomie bardzo dobrym. Ale tak, jeżeli chodzi o infrastrukturę strażnicy, to w tamtym roku, przepraszam, wspominaliśmy też o tym, że no niestety budynek jest jaki jest, ma swoje lata, garaż jest jaki jest, sprzętu jest ile jest, ale no strażacy przebierają się między samochodami, nie ma tak jakby tej części szatniowej, na co trzeba było zwrócić uwagę. Strażacy trzeba pamiętać też, że poza działaniami konserwują ten sprzęt, dbają o ten sprzęt, przebywają w tej jednostce, przepalają samochody i za to trzeba ich bardzo doceniać, ale no
Tam wiem, że pan Adam Ciosek też nie raz wspominał o tym, że nie ma tego wyciągu spalin. Na pewno by to dużo im ułatwiło, jeżeli chodzi o konserwację sprzętu, przepalanie samochodów, odpalanie samochodów. To też na to warto by było zwrócić uwagę. No i sam garaż. Tak jak ja byłem na inspekcji nieraz, to widziałem, że te samochody nieraz wchodzą po prostu na styk. Tam jest 5 cm czy 10 cm w garażu. To trzeba mieć świadomość tego, że w przyszłości, jeżeli kiedykolwiek będzie jakiś plan zakupu nowego samochodu dla Górowa, to te nowe samochody są nieco większe i na pewno do tego garażu mogą się nie zmieścić. Jeżeli chodzi jeszcze o problematykę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, my co roku, w tamtym roku w sumie była sporządzona taka obszerna analiza zabezpieczenia operacyjnego. Główne wnioski, jakie się nasuwały stamtąd, z tej analizy, to są takie, że posiadacie tutaj państwo dwa akweny wodne, niemałe. I nie ukrywam, że na wyposażeniu jednostki mile widziana byłaby jakakolwiek łódź, tak? Jeżeli byłoby trzeba podjąć działania związane z ratownictwem wodnym, to tak jak wspominałem, dojazd naszej jednostki, czyli pierwszej jednostki, która posiada tą łódź, to jest 20 minut. Co najmniej 20 minut, jeżeli będą już te drogi udrożnione w lato. W zimę nie wiem ile, w zależności od warunków drogowych. A jak dobrze wiemy, przy zagrożeniu życia to się liczą nie tylko minuty, ale też sekundy. Więc ja nie mówię, że to powinno być zrobione już na teraz, tylko żeby po prostu mieć to na uwadze w przyszłości przy jakichś zakupach, zakup jakiejś łodzi w związku z tymi akwenami. Na zakończenie właśnie chciałbym jeszcze powiedzieć o tej współpracy między komendą a samorządami. My naprawdę jako komenda staramy się wychodzić naprzeciw, nigdy nie staramy się robić żadnych problemów. Liczymy zarówno na wsparcie samorządów, tak samo chcemy tego wsparcia samorządom udzielać, jak się tylko da. No ale chciałem się trochę pożalić w związku z tym, że ostatnio nasze działania jako komendy są bardziej ukierunkowane na zapobieganie niż działanie. Między innymi takim krokiem, który takim działaniem zapobiegawczym była budowa sali Ognik, o której finansowanie też prosiliśmy, albo może pomoc w finansowaniu prosiliśmy wszystkie samorządy. No niestety państwo tutaj nie udzielili nam żadnego wsparcia, wszystkie inne samorządy udzieliły. Pod koniec tamtego roku planowaliśmy zakup samochodu operacyjnego. Gdyż mamy też te łodzie, dwie łodzie, mamy grupę wodonurkową. Miał być to samochód terenowiony, może jeszcze dojdzie do jego zakupu. Też zwracaliśmy się z prośbą o dofinansowanie 10 tysięcy złotych. Wszystkie samorządy wyraziły zgodę, udzieliły nam albo udzielą tego dofinansowania na fundusz wsparcia. No niestety z miasta Górowa była negatywna odpowiedź. Nie wiem, z czego to wynika, ale myślę, że to jest dobra okazja, żeby o tym powiedzieć. A reasumując, chciałem po prostu zwrócić uwagę na jednostkę OSP w Górowie, że naprawdę robią panowie bardzo dobrą robotę, zawsze można na nich liczyć i macie tutaj taką perełkę, o którą trzeba dbać, bo mam też obraz innych jednostek. Oczywiście większość jednostek u nas w powiecie jest bardzo na bardzo wysokim poziomie, ale są też takie, którym dużo brakuje, a szczególnie brakuje zasobu czynnika ludzkiego, czyli po prostu jednostki się rozpadają. Ludzie wyjeżdżają za pracą, za nauką i jest problem ten. Dobrze, że tutaj macie dobrego włodarza, który tego pilnuje i jakoś to wszystko funkcjonuje. Czy może ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Słucham. Chciałbym zapytać, ponieważ wiem, rozmawiam z strażakami z różnych rejonów i wiem, że to wy często jako pierwszy jesteście na miejscu zdarzenia. W związku z tym, że wykonana pierwsza pomoc jest bardzo ważna, a pan stwierdził, że jest tutaj brak osób i chciałbym spytać, jak odbywa się kierowanie na taki kurs? Kto kieruje, kto finansuje, gdzie się odbywa taki kurs? Tak, to bardzo postaram się. Tak, my jako straż pożarna, niekoniecznie państwowa, właśnie w głównej mierze ochotnicza jest w pierwszej kolejności na miejscu zdarzenia, z tego względu, że my rozlokowaliśmy tak te ochotnicze straże pożarne, żeby na terenie całego powiatu, który jest rozciągnięty nawet do 40 paru kilometrów od Bartoszyc, dotrzeć maksymalnie w ciągu 5-10 minut.
Wiadomo, że z Bartoszyc nie da się dojechać na przykład do Kandyd w ciągu 10 minut, ale jednostka z Kandyd może tam dojechać, albo jednostka z Kamińska, albo ewentualnie z Górowa. Jeżeli chodzi o finansowanie, to oczywiście finansowanie odbywa się za pośrednictwem albo samorządu lokalnego, który finansuje jednostkę, ewentualnie ze środków własnych jednostki. Kursy organizują firmy prywatne. My nie jesteśmy organizatorem tego kursu, bo żeby taki kurs zorganizować, to trzeba mieć pozwolenie i stosowne uprawnienia, więc odbywa się za pośrednictwem firm prywatnych. Koszt takiego kursu jest w granicach między 700 a 900 zł, w zależności jaka firma organizuje. Czasami istnieje możliwość dofinansowania, przynajmniej w ostatnich latach była możliwość dofinansowania przez czyli zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oferował firmy, które miały dofinansowania unijne. Po prostu wtedy ten kurs wychodził troszkę taniej, za połowę ceny. Ale to też nie jest co roku. Tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wymóg jest taki, że co najmniej 4 strażaków powinno mieć takie uprawnienia. No w Górowie ma 4, więc jest to minimum, ale biorąc pod uwagę rotację ratowników, ewentualnie brak dyspozycyjności któregoś z nich, no to wskazane by było, żeby jeszcze kilku ratowników przeszkolić w tym zakresie. Czy jeszcze może ktoś jakieś pytania ma? Jeżeli nie ma, to dziękuję panu kapitanowi bardzo uprzejmie za przedstawienie tego wszystkiego. Poprosimy pana druha Adama Cioska o bardzo takie syntetyczne również przedstawienie. Proszę do mównicy, panie Adamie, bo nie będzie słychać. Chcę powiedzieć, że Straż Pożarna nasza górowska jest na utrzymaniu Urzędu Miasta, nas wszystkich, i rocznie kosztuje ponad 100 tysięcy złotych. Tutaj to, co mówił jeszcze pan kapitan, też tu spoglądałem właśnie w ten raport. Chcę powiedzieć, że nasza jednostka w Górowie według tego raportu najwięcej w powiecie wyjeżdża, bo takich wyjazdów było bardzo dużo. 84 wyjazdy były w ciągu roku. Na następnym miejscu jest Straż Pożarna z Sępopola i 64 wyjazdy, czyli ponad 20 mniej. I tutaj również przodujemy, jeżeli mówimy o pożarach, miejscowych zdarzeniach, najczęściej jesteśmy wzywani przez powiat do udzielania pomocy. Bardzo proszę, panie Adamie. Proszę państwa, ja chciałbym tutaj dwa słowa tylko powiedzieć odnośnie KPP, czyli tego kursu przedmedycznego. Oprócz tego, że płacimy tam 700-800 zł, to jeszcze strażakom musimy zapłacić ekwiwalent. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej jest to 50% stawki za udział w działaniach ratowniczych, czyli kwota rośnie w granicach do prawie 2000 zł. Następna sprawa, jeżeli chodzi tutaj o naszą działalność, no to tak jak wiemy, od wielu tutaj sprzętu nam przybywa niesamowicie. Jak pan komendant powiedział, mamy tutaj strukturę działań wysokościowych, wodnych, sanie lodowe, które mamy, i no niestety nie mamy gdzie się z tym wszystkim pomieścić, prawda, bo przyczepka już stoi pod chmurką, kuchnia tak samo. Nie mamy tutaj tej lokalizacji takiej, żeby można gdzieś zlokalizować w jakimś magazynie ten sprzęt. Sprzęt jest bardzo drogi. I tutaj chciałbym też powiedzieć, że nie tylko korzystamy z funduszy samorządu, od państwa, ale też się staramy, żeby te pieniądze pozyskać z zewnątrz. W ubiegłym roku była to kwota 27 tysięcy złotych. W tej chwili, w tym roku 2020, jeśli będziemy mieli okazję skorzystać z funduszy zewnętrznych, gdzie zostały złożone wnioski, to będzie kwota w granicach około 45 tysięcy. Czyli to będzie oscylowało w granicach 50% naszego budżetu, który z samorządu wydajemy, a wydajemy go tylko na takie rzeczy, które są niezbędne. Głównie to chodzi o przeglądy, utrzymanie sprzętu, do którego my nie możemy go konserwować w sposób jakiś zorganizowany, bo robią to serwisy, a chodzi tu głównie o bezpieczeństwo ratowników. Cały system aparatów do oddychania, sprzętu hydraulicznego. W sumie to jest 21 urządzeń silnikowych, o które musimy dbać, bo tak jak tutaj hasło mówi w szkole głównej, teren działania nie jest terenem szkolenia i to wszystko trzeba, żeby to zagrało. Pomimo tego, że jeździmy, działamy, ratujemy, to jeszcze też i trzeba zauważyć, że na terenie miasta wykonujemy na nasze potrzeby samorządu, bo przecież takie są, żeby ten sprzęt wykorzystywać specjalistyczny do pracy na terenie miasta, a i go wykorzystujemy. W 2019 roku były to 56 wyjazdów gospodarczych i to robimy, jakie są potrzeby tutaj zgłaszane.
jednostka używa sprzętu, robi i tak to wszystko po prostu wygląda. To byłoby tyle. Jeśli ktoś do mnie ma jakieś pytania, to bardzo serdecznie proszę. Nie widzę. Bardzo dziękuję dla druha Adama, naszego tutaj komendanta Straży Pożarnej w Górowie. Sprawy pożarnictwa są bardzo ważne, Szanowni Państwo, dlatego tutaj musimy nad tym wszystkim czuwać. Cieszymy się, że tutaj mamy wsparcie również z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszycach. No, przyjmujemy to, również te słowa, które padły, że no, nie byliśmy zbyt hojni w tych akcjach. Myślę, że powinniśmy się zdecydowanie poprawić w stosunku do roku poprzedniego. Sprawy pożarnictwa są, tak jak mówię, bardzo ważne. Przykładem jest ostatnie zdarzenie, które było w powiecie, w szpitalu powiatowym w Bartoszycach. Też nagle znikąd pożar się zrobił, też kilka czy kilkanaście jednostek uczestniczyło w tym wszystkim. Także sprawy pożarnictwa są bardzo ważne. Dziękuję. Zamykam ten temat pożarnictwa. Przechodzimy teraz już do spraw merytorycznych związanych z naszą dzisiejszą sesją. Będziemy teraz debatowali na temat rozpatrzenia raportu o stanie gminy, sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 oraz udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta. Dlatego teraz bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie raportu o stanie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie za rok 2019. Pozwolicie, że na stojąco i tak trochę boczkiem, bo muszę obsługiwać laptopa. Okej, jeżeli sprzęt nie będzie złośliwy, to myślę, że poprocedujemy swobodnie. Raport o stanie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie za rok 2019. Garść danych, tak żeby Państwo mogli mniej więcej wiedzieć. W zeszłym roku ogólne dochody naszej gminy były tej wysokości, czyli 24 510 329 złotych 45 groszy. Tak dokładnie podała nam to pani skarbnik. Z czego 6 762 tysiące, no, ze złotówkami, to są subwencje. Pozostała równie duża część, 7 800 tysięcy, to dotacje, które przychodzą do naszego samorządu. Nasze dochody, czyli odpis z PIT-ów, czyli tych wszystkich podatków, które płacimy jako zwykli obywatele, to 2 796 złotych. 531 zł, tyle wpływa do kasy miasta i te pieniądze możemy dysponować w cudzysłowie dowolnie, bo to są nasze dochody. 49 971 zł to są nasze dochody z CIT-u, czyli to, co państwo nam przekazuje z pieniędzy wypracowanych z dochodu naszych przedsiębiorców w skali roku, taka kwota do nas wpływa. 1 678 000 to jest podatek od nieruchomości. W takiej wartości te dochody są udziałem naszego samorządu. Inne podatki i opłaty lokalne to 1 733 zł. Ta kwota może robi bardzo duże wrażenie, ale większa część to jest opłata śmieciowa tak naprawdę. Pozostałe dochody naszego samorządu to 3 639 000. 177 złotych 21 groszy i tutaj mamy między innymi, a właściwie głównie, różne dochody związane z realizowanymi inwestycjami na przykład. I tak prezentuje się w uproszczonej postaci kształt naszego budżetu. Większa jego część przychodzi tak naprawdę na zadania zlecone, na realizację zadań MOPS-u, oświaty, Urzędu Stanu Cywilnego, etc., etc. Natomiast te trzy kategorie, które pokazaliśmy, tak, czyli podatek od nieruchomości, PIT, CIT i nasze dochody inne, możemy mniej więcej przeznaczyć na to, na co chcemy, ale z uwzględnieniem oczywiście tych wszystkich kosztów, które samorząd ma stałe, czyli płace urzędników, utrzymanie miasta, oświetlenie miasta i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o opłatę, nie wiem, czy ja za daleko nie wyklikałem się, pozwolicie, że sprawdzę.
Okej. Opłata za zagospodarowanie odpadami to jest temat, który bardzo był tematem trudnym i wymagał wielu trudnych decyzji w tej kadencji. Mam nadzieję, że uda nam się już utrzymać te ceny śmieci, które mamy, ale tego nie możemy być pewni, bo nie zależy to od nas w dużej mierze. To w tej chwili mamy dochody o wysokości 931 626 zł, a wydatki mamy o wysokości w roku 2019 929 666 661 zł, czyli generalnie pozornie moglibyśmy mówić, że osiągnęliśmy przychód w wysokości 1964, ale od początku istnienia systemu śmieciowego nie wliczamy do jego kosztu, bo przedtem nie było sensu, bo dopłacaliśmy tak wielkie pieniądze, że doliczanie tego kosztu niczemu nie służyło. W tym roku jeszcze tego nie zrobiliśmy, bo trzeba pamiętać, że pani Kasia, która prowadzi sprawy śmieciowe, to przynajmniej na pół etatu realizuje te zadanie i należałoby uwzględnić jej wynagrodzenie, bo to się samo za darmo nie robi, tak? Na razie tego nie robiliśmy, więc jakby patrząc na te 1900 na plusie, to tak realnie trzeba by policzyć, że jest minus 30 tysięcy mniej więcej. Ale to naprawdę jest super. Ja chcę powiedzieć, jeszcze raz chcę podziękować radnym za odwagę, żeby podjąć trudną decyzję, bo dzięki temu nam przestały pieniądze wyciekać z budżetu, czyli nie dopłacamy do śmieci. Tak, te śmieci na dzień dzisiejszy wygląda na to, że nam się bilansują. Zobaczymy, jak wyjdą dane za ten rok. Nasz olsztyński ZGOK mówił o podwyżkach, ale na dzień dzisiejszy zarząd boryka się z wnioskiem mojego odwołania. Tak, bo samorządy się zebrały, Górowo i Ławeckie też bierze w tym udział, też nasze głosy dorzuciliśmy do puli, żeby odwołać zarząd, ponieważ zarząd nie potrafi pracować z samorządami. To jest również moja ocena. Moi koledzy z większych samorządów się też z nią zgodzili i to jest grupa inicjatywna, która w tym zakresie działa, z czego się bardzo cieszę. Jeśli chodzi o przedszkole miejskie, bo to jest też dosyć duża pozycja w naszym budżecie i w dużej mierze utrzymywana z naszych podatków. Dochody, które osiągnęliśmy, były całkiem niezłe, to jest 819 866 zł i 73 grosze. I te dochody składają się z subwencji, która przychodzi generalnie na sześciolatki, w większości wypadków, 283 tysiące, z dotacji, która również do nas trafia z pieniędzy centralnych, o wysokości 140 300 zł. Ja czytam te kwoty, bo być może w kamerach nie widać wyraźnie dla mieszkańców, więc pozwolicie, że lepiej przeczytam. Refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolu z terenu innych gmin, głównie naszej gminy wiejskiej, to jest kwota 172 381 zł. I to, tak jak uzgodniliśmy parę lat temu z panem dyrektorem Dariuszem Chawrylcem, przyjmujemy do przedszkola dzieci z gminy z dwóch powodów. Po pierwsze, ich pobyt jest w sumie prawie w 100% refundowany, ale te dzieci zostają potem w naszym systemie oświatowym w szkole podstawowej i krótko mówiąc, nam to się opłaca, a jest to też poważna pozycja w budżecie. Taką kwotę za pobyt dzieci w przedszkolu wpłacają nam rodzice. To jest w całej tej puli, to jest 552 551 zł i to jest koszt, który ponoszą rodzice za pobyt dzieci w przedszkolu przez cały rok. Do tego dochodzi opłata za wyżywienie, no ale to ani nasz dochód, ani koszt przygotowania posiłków po prostu jest, tak? To jest 150 tysięcy i pozostałe dochody, które osiągnęło przedszkole w różnej formie, to 21 tysięcy. I tak wyglądają dochody. Jeśli chodzi o wydatki, przedszkole miało w roku ubiegłym 1 403 517 złotych 52 grosze wydatków, czyli generalnie jakby bezpośrednio z kasy miejskiej, z podatków do opieki nad dziećmi dopłaciliśmy 583 650 złotych 79 groszy. I takie jest zadanie samorządu. To ja nie pokazuję tego, żeby powiedzieć, że to jest źle. Myślę, że dopłacamy wcale nie aż tak dużo. Nasz budżet nie jest tak wielki. Sami też widzicie, ale uważam, że opieka nad dziećmi, nad jak największą liczbą dzieci w przedszkolu jest ważnym zadaniem samorządu. Jeśli chodzi o szkołę podstawową, bo skoro jesteśmy przy oświacie, to ogólne dochody szkoły podstawowej to 4 528 101 zł i 55 groszy.
z czego większość stanowi oczywiście subwencja oświatowa, dotacje na podręczniki, książki, stypendia, to jest 160 tysięcy mniej więcej, środki unijne, które pozyskała szkoła za naszym pośrednictwem, to 16 921 zł na projekt pod nazwą Eksperymenty z nauką. W tej chwili, tak jak mówiłem, odwołaliśmy się i czekamy na werdykt ostateczny, myślę, że będzie pozytywny, kolejnego projektu, który doposaży naszą placówkę oświatową. Pozostałe dochody szkoły to 77 tysięcy. Dochody, tak jak mówiłem, 4,5 miliona mniej więcej, wydatki to 4 miliony 700, czyli z naszych podatków do oświaty dopłacamy 182 tysiące. I teraz Lidzbark Warmiński, o ile pamiętam, dopłaca 20 milionów. Także naprawdę mamy to urządzone idealnie, ale no, sami wiecie, jaki mamy budżet, więc nie możemy sobie pozwolić na niefrasobliwe dysponowanie środków. I za ubiegły rok to jest bardzo niedużo. W tym roku ze względu na pandemię, ze względu na podwyżki nauczycieli i parę innych zmiennych, obawiam się, że będzie to większa kwota i będziemy musieli ją w budżecie znaleźć. Tak, ale mówię, to znowu, to są naprawdę spore pieniądze, jeżeli pomyślimy, że moglibyśmy za nie coś zrobić, inwestycyjnego na przykład, ale jednocześnie biorąc pod uwagę to, że oświata systemowo jest w całej Polsce niedofinansowana, bo od lat, tak, kolejne rządy, a szczególnie obecny, nakłada zadania, podnosi koszty funkcjonowania, bo całej obsłudze trzeba było podnieść płace o kilkaset złotych ze względu na zmiany w prawie pracy, ale pieniędzy na to nie dołożył. I są głosy ministrów, które, co mnie bardzo oburza już z kolei, bo to nie jest nasze zadanie, to jest zadanie generalnie, na które powinno państwo łożyć, że samorządy mają inne dochody i niech dopłacają do oświaty. A ja się pytam w takim razie, to skąd mam wziąć na utrzymanie na przykład Ochotniczej Straży Pożarnej, która w mieście wyjechała 30 razy, czy tam 32 razy, a na teren poza miasto wyjechała ponad 50. I każdy wyjazd Straży Pożarnej, to jest, panie, tylko jaka wartość w dietach? 3000, czyli każdy wyjazd naszej straży na życzenie Państwowej Straży Pożarnej na gminę to 3000 z waszych podatków. Tak? I potem jest jeszcze lista życzeń. No życie. Dobra. Idziemy dalej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to jest instytucja, jak widzicie, z największym budżetem w mieście. 6 425 tysięcy. I to są dochody naszego MOPS-u. Dotacje, które przychodzą z zewnątrz, to jest 6 16 960 zł. Środki unijne, projekt, który bardzo fajny, który realizował nasz MOPS w ramach projektu rewitalizacji miast Citaslow, to przystań do rodziny. Wartość tego projektu to ponad 373 tysiące zł. Pozostałe dochody to 35 441 zł. Natomiast wydatki, czyli cały budżet naszego miejskiego ośrodka, to 7 918 413,71 zł, czyli do opieki społecznej w mieście dokładamy najwięcej. W dużej mierze wynika to z konieczności robienia wkładów własnych do dotacji, które przychodzą z zewnątrz, a i ta kwota jest imponująca, jeżeli mamy 20% dołożyć. I tu znowu nie do naszych zadań. Nie do naszych zadań. Poprzednia pani skarbnik stanęła na dyscyplinie finansów, bo się bulwersowała i nie chciała dołożyć 20% do zadań rządowych, co było na nas wymuszane. No ostatecznie no, pod sankcjami karnymi my to dopłacamy, ale to ja się nadal mentalnie z tym nie zgadzam. Nie może być tak, że rząd sobie wymyśla zadanie, daje na to za mało pieniędzy i mówi, samorząd niech dopłaci. Do MOPS-u, do opieki szkolnej, do przedszkola, do Straży Pożarnej. Wszyscy od nas chcą pieniędzy. Także różnica, jeśli chodzi o to, co dokładamy do opieki społecznej na terenie miasta, to jest prawie 1,5 miliona złotych. Pozycja dosyć duża. Środowiskowy Dom Samopomocy, czyli popularnie mówiąc Centrum Barka. To tu mamy bardzo prostą sytuację, tak? Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje
nasze zadania w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych. Na te zadania wpływa dotacja od wojewody generalnie i ona w 100% pokrywa koszty funkcjonowania SDS-u. Z podatków miejskich nie dopłacamy nic. Inwestycje z dofinansowaniem. Mówimy o inwestycjach, które czasami były zrealizowane trochę wcześniej, natomiast rozliczamy je w tym roku, więc one znajdują się w sprawozdaniu. Zamykane są, spływają nam refundacje tych inwestycji, czyli one już jakiś czas służą mieszkańcom, czyli to jest strefa aktywności przy, na naszym stadionie, tak w skrócie mówiąc, zakończona inwestycja rewitalizacji Starego Miasta. Najlepiej informacyjnie powiem, że my mieliśmy projekt organizacji zabezpieczenia przeciwpożarowego zatwierdzony przez, tak w skrócie mówiąc, zatwierdzony przez komendanta wojewódzkiego. Wydawało się, że wszystko jest ok, a jak przyjechała nasza Straż Pożarna Powiatowa, to dopłaciliśmy, nie wiem, 20 tysięcy, panie Edwardzie? No około 20 tysięcy na, jakby to ująć, dodatkowe zabezpieczenia. Nie kłócimy się, tak? Zakupiliśmy dodatkowe drzwi, instalacje, no i potem nie starczy, żeby dorzucić komendantowi powiatowemu na samochód terenowy. Inwestycje z dofinansowaniem to także budowa sieci wodociągowej, która w sposób dramatyczny poprawiła sytuację, jeśli chodzi o sytuację przeciwpożarową w mieście, dlatego że podniosło się ciśnienie praktycznie na obszarze całego miasta, a na ciągu od skrzyżowania Armii Krajowej tam na dole przy dawnym sklepie pana Syrpaczuka, aż do osiedla Bema i w rozgałęzieniach zostało osiągnięte ciśnienie, które pozwala gasić, myślę sobie, już bezpośrednio z hydrantu, bez pośrednictwa wozu strażackiego. Ogólnie wydaliśmy na inwestycje w zeszłym roku 3 547 123 zł i 6 groszy. I z tego te dwie inwestycje pochłonęły takie kwoty. Jedna to około 1 200 000, tak, budowa sieci wodociągowej. Udało się to zrobić bardzo tanio. Zresztą również rewitalizacja Starego Miasta to była inwestycja, jeżeli mieliśmy gości i się dowiadywali, za jaką kwotę udało się zrealizować, byli bardzo zdziwieni, bo naprawdę były to relatywnie niewielkie pieniądze, jeśli chodzi o ceny rynkowe w tym czasie. Ogółem wydatki naszego miasta to 24 700 771 zł 63 zł, i tak po kolei transport i łączność to 239 zł. Tak po ludzku mówiąc, utrzymanie dróg, tak w skrócie, tak? Tyle nas kosztuje. Gospodarka mieszkaniowa kosztowała nas 2 600 000 w zaokrągleniu. Ta kwota jest wielka, natomiast tutaj mamy wliczone oczywiście rewitalizację Starego Miasta, remont naszego ratusza w wysokości ponad 2 200 000. Następna to obsługa mieszkańca, czyli koszty funkcjonowania naszych urzędów, ratusza, MOPS-u. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, czyli kwota 106 tysięcy, którą wydatkujemy na utrzymanie naszej straży pożarnej, zarówno jeśli chodzi o utrzymanie wyposażenia, jak i diety. I tak jak, jeżeli by policzyć, to około połowy tej kwoty pochłania nam funkcjonowanie naszej straży pożarnej w krajowym rejestrze, w krajowym systemie ratownictwa, ponieważ gdybyśmy nie mieli straży pożarnej w krajowym systemie ratownictwa, wówczas za wyjazdy poza teren gminy musiałaby nam powiatowa straż pożarna po prostu zapłacić. A tak płacimy to z własnego budżetu. Dostajemy dofinansowanie, ale tak jak sami słyszeliście, z krajowego systemu dostajemy 13 tysięcy, a płacimy więcej. To jest tak, no biznes żaden, ale dobrze mieć paradoksalnie straż pożarną w krajowym systemie, dlatego że ona wtedy jest w lepszym reżimie, lepiej służy mieszkańcom, jest lepiej przygotowana. Strażacy mają większy prestiż i absolutnie uważam, że w tymże krajowym systemie ratownictwa nasza straż pożarna powinna być. Zresztą szczerze mówiąc, gmina wiejska ma ogromny problem, o czym nasz komendant nie powiedział, bo tam straże pożarne bardzo często w ogóle nie wyjeżdżają. Nasza straż wyjeżdża zawsze.
To kosztuje, ale to jest ten komfort, tak, że jak się cokolwiek zapali na terenie miasta czy gminy wiejskiej, Górowska Miejska Straż Pożarna zawsze wyjeżdża i ratuje życie. Za to naszym strażakom serdecznie dziękuję. Okliknęła mi się oświata i wychowanie, przedszkole, tak, i szkoła podstawowa, ponad 6 milionów złotych. Ochrona zdrowia to 113 tysięcy. Rodzina i pomoc społeczna w sumie to jest 9 374 tysiące, tak w różnych kategoriach. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to 2 miliony 900. Na kulturę wydajemy 656 tysięcy, czyli funkcjonowanie ośrodka kultury. Tu przy okazji przypomnę, że mamy zapewnione środki na remont naszego ośrodka kultury. Staramy się o zwiększenie tej puli. To jest inwestycja, która oczekuje na realizację, stąd mamy te przedłużenia od Państwowej Straży Pożarnej. W tej chwili wartość remontu ośrodka kultury określamy, to nie wiem, czy będę precyzyjny, ponad 5 milionów złotych, tak, panie Edwardzie? 5 milionów. 5 milionów, z czego 15% to jest wkład własny, więc naprawdę inwestycja będzie bardzo droga. I tak te wszystkie obiekty, które mamy w mieście, staramy się dostosować do wymogów PPOŚ i to bardzo dużo kosztuje, tak? Także strach się bać, jak strażacy przyjeżdżają, bo to tak bańka pęka z automatu, jak drzwi otworzą. Tyle jeśli chodzi o kulturę. Jeśli chodzi o kulturę fizyczną, nasze wydatki w roku 2019 to blisko 200 tysięcy złotych. Tyle wydaliśmy na sport w mieście. Pozostałe wydatki, tak jak widzicie, to kwota 400 tysięcy. Zaciągnięte kredyty w roku 2019 znowu się udało. Jesteśmy chyba ewenementem wśród wielu samorządów. Nie zaciągnęliśmy w roku 2019, mimo realizowanych inwestycji, żadnego kredytu. Spłacamy systematycznie, powoli kredyty, w tej chwili już prawie sprzed 10 lat. I one ograniczają bardzo naszą możliwość inwestowania, bo koszt obsługi kredytu, raty kredytu to jest zawsze co roku kilkaset tysięcy złotych, które można było przeznaczyć na coś innego, ale niestety to tak jak wiecie, jak kredyty za gierka, no ktoś musi spłacić. I dziękuję za uwagę. Dziękuję panu burmistrzowi za przedstawienie sytuacji w naszym mieście. Bardzo ładnie to wyglądało graficznie i przejrzyście. Otwieram w tej chwili dyskusję. Ktoś z państwa chciałby zabrać głos do przedstawionego raportu o stanie gminy miejskiej Górowo Łowieckie? Bardzo proszę. Radny Gajdamowicz, proszę bardzo. Tak, będzie dostępny u pani Sylwii, także wszyscy radni mogą go otrzymać. Dziękuję bardzo. Ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym temacie? Bardzo proszę, pani Anna Piszczek. Jak zawsze o tych śmieciach ładnie wyglądają, że trzeba też powiedzieć, wydaje mi się, naszym mieszkańcom, że jednak są zaległości na śmieciach i z tych danych, które uzyskaliśmy, widać po przeliczeniu to miesięcznie dla mnie 120 osób nie płaci. Przy zaległości ponad, oj, pogubiłam się, no w każdym bądź razie zaległość jest znaczna, może bardziej to jest przejrzyście miesięcznie, czyli miesięcznie 120 osób nie płaci, co w skali roku daje 1450 w przeliczeniu na osobę po 25 zł. Nie ma kasi, ale możemy powiedzieć tutaj, chodząc po tych śmietnikach, że znaczna ilość mieszkańców segreguje, jest coraz lepiej, dobrze, bo jednak koszt niesegregacji wynosi 50 zł od osoby, więc byłby to znaczny koszt dla budżetu rodzinnego. Prośba jest tylko do tych, którzy nie płacą, bo no musimy wszyscy płacić. I niech to będzie nasz wkład do budżetu miasta, gdzie każda złotówka się liczy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Te tematy, o których teraz dzisiaj mówimy, były omawiane, Szanowna Rado, na naszych komisjach, także te tematy mamy tutaj przemówione już i rozmówione. Chcę powiedzieć, że pan burmistrz przedstawił tylko w sposób syntetyczny to, co było widać na rzutniku na ścianie. Niemniej jednak tu jest raport, który jest opisany bardzo szczegółowo. Opisane jest bardzo szczegółowe poszczególne instytucje, szkoły, szkoła nasza podstawowa, przedszkole, nasze również inne instytucje, także bardzo szczegółowo to jest tu opisane. Także dziękuję. W związku z powyższym, że nie ma dalszej dyskusji na temat tutaj przedstawionego raportu, przejdziemy zatem do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla burmistrza. Ja tylko przypomnę, Wysoka Szanowna Rado, że absolutorium jest instytucją ściśle powiązaną z procedurą budżetową. Absolutorium jest wyrazem akceptacji Rady Gminy dla sposobu wykonania budżetu w roku poprzednim dla burmistrza. Natomiast wotum zaufania jest ustosunkowaniem się Rady Gminy do informacji przedstawionych przez burmistrza o raporcie stanie gminy, który obejmuje podsumowania działalności burmistrza w roku poprzednim. Tutaj również muszę przypomnieć, że gdybyśmy byli krytyczni w stosunku do pana burmistrza, szczegółowe skutki prawne prowadzą do tego, że nie przyjmując wotum zaufania czy absolutorium, może to prowadzić do podjęcia referendum w sprawie odwołania burmistrza. Takiej sytuacji nie mamy, tylko mówię, jaką władzę mamy nad miastem, gdyby nam tutaj nie podobały się rządy i sposób wydatkowania pieniędzy przez włodarzy naszego miasta. W związku z powyższym przechodzimy teraz do uchwały w sprawie wotum zaufania dla burmistrza miasta Górowo i Łowieckie za rok 2019. I bardzo proszę o głosowanie nad tą uchwałą. Głosowanie będzie w sposób imienny, więc będę czytał w trybie alfabetycznym. Pani Antuchów Ewa. Za. Pan Antonowicz Czesław. Za. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Wiadomowicz Rafał. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pan Janusz Czekanna. Za. Pan Gniana Andrzej. Jestem za. Pan Komorowski Kamil. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Pani Bliższe Kanna. Jestem za. Pan Rochon Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sewicz. Jestem za. Pan Szlajew Zgilniew. Jestem za. Pani Wierzbowska Kamina. Pan Złotucha Łukasz. Jestem za. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla burmistrza została przyjęta w sposób jednogłośny. Bardzo proszę. Bardzo chcę podziękować Radzie za zaufanie. No, dziękuję po prostu. Dziękuję. Przechodzimy teraz do kolejnego naszego punktu dzisiejszej sesji, przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2019. Czy to zrobi pan burmistrz, czy pani skarbnik? Bardzo prosimy panią skarbnik o przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2019. Wszystkich. Ja postaram się pokrótce, ponieważ to sprawozdanie z wykonania, jak i sprawozdanie finansowe jest dość obszerne, więc postaram się to w miarę sprawnie wykonać. Ogólna planowana wartość budżetu miasta po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miasta Górowo i Łowieckie w ciągu 2019 roku przedstawia się następująco. Dochody ogółem na plan 29 248 003 zł 26 groszy. Wykonaliśmy 24 510 329 złotych 45 groszy, co przedstawił pan burmistrz w raporcie. Wykonaliśmy w 83,8%. Z tego dochody bieżące na plan 22 462 990 złotych 26 groszy. Wykonaliśmy 22 129 809 złotych 63 grosze. To jest 98,5%. I dochody majątkowe na plan 6 785 13 zł. Wykonaliśmy 2 380 519, to jest 35% planu.
Pan burmistrz przedstawił Państwu, jak przedstawiają się poszczególne kategorie dochodów oraz wydatków. Ja mogę jeszcze jedynie dodać do tego, że budżet miasta za 2019 rok zamknął się deficytem w wysokości 193 442,18 zł. Gmina nasza nie udzielała żadnych poręczeń, a w roku sprawozdawczym nie zaciągnęła kredytu, co już Pan burmistrz przedstawił. Spłaciliśmy kredyt, ratę kredytu w wysokości 142 tysięcy i zobowiązanie finansowe, kredyty i długoterminowe, które zostały na koniec 2019 roku, to 8 728 tysięcy. Zobowiązania, które pozostały według sprawozdania o wydatkach, to 707 337 zł. I tak pokrótce, naprawdę pokrótce, ponieważ tutaj są różne paragrafy, działy i rozdziały, to już raczej Państwa nie będzie interesowało. Tak wygląda wykonanie i sprawozdanie jednocześnie z budżetu za 2019 rok. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos do tego przedstawionego sprawozdania? Nie widzę. Chcę również powiedzieć, że to sprawozdanie było omawiane w komisjach stałych naszej Rady, dlatego tutaj znamy tą sytuację. To również sprawozdanie jest tutaj na kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu stronach. Bardzo szczegółowo jest to wszystko opisane. Tutaj Pani Sylwio, tylko głosowanie, czy to jest tylko przyjęcie informacji? Przyjęcie informacji. Przyjęcie informacji. Bardzo dobrze, że Pani tam, nasza skarbnik, jeszcze zostaje, bo bardzo proszę w tej chwili o przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego gminy miejskiej za rok 2017. To nie Pani. To Pani Prezes w tym momencie. Bardzo proszę o przedstawienie. Tutaj Panią Elżbietę Decyk poproszę. Witam Państwa, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jako zarządca nieruchomości na terenie Górowa Jaweckiego administruje 35 tysięcy ma pod sobą metrów kwadratowych, jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe. W administrowaniu mienia komunalnego mamy około 5 tysięcy metrów kwadratowych. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych wspólnot, w okresie 3 lat podpisałam umowę o administrowanie z 4 nowymi wspólnotami, jeżeli chodzi o teren Górowa. W roku 2019 doszła do nas wspólnota Kościuszki 26. Cieszę się bardzo za zaufanie, jeżeli chodzi o administrowanie jako zarządca nieruchomości na terenie Górowa. Proszę Państwa, jako Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonujemy bardzo dużo remontów, jeżeli chodzi o nasze nieruchomości, administrowanie wspólnot mieszkaniowych. Tutaj chciałabym z tego miejsca bardzo podziękować mieszkańcom, zarządom za zaufanie i za podjęcie decyzji odnośnie wykonania potrzebnych remontów. Cieszę się, że naszą wizytówką jest osiedle Bema, jeżeli chodzi o nadbudowę dachów dwuspadowych. Finansowanie tych remontów jest uzbieranie funduszy na fundusz remontowy, ale również podpisanie umów o kredyt. Tutaj współpraca z bankiem PKO BIS Kupiec czy BS Górowo o fajnym oprocentowaniu wspólnoty decydują się na podjęcie tych remontów. Bema już zakończyliśmy, jeżeli chodzi o remonty, a przechodzimy w naszą piękną starówkę. Taką wizytówką ostatnio zakończyliśmy remont Okrężna 6, jak Państwo dokładnie wiecie. Nasza wspólnota, nasi mieszkańcy podjęli decyzję o wyremontowanie elewacji dachu oraz klatki schodowej. Wydaliśmy pieniążki z funduszu remontowego i podpisanie umów o kredytowanie. Idziemy w dalsze remonty, jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe. Tutaj przygotowałam Państwu raport ze zdjęciami. To jest rok 2018-2019. Cieszę się bardzo, że nasze perełki, jeżeli chodzi o kamienice, będą pięknie wyglądały, bezpiecznie wyglądały. Mamy już podpisane nowe umowy na 2021 rok. To są potężne kwoty.
I cieszę się, że mieszkańcy podejmują te decyzje, że warto jest dbać i warto dołożyć każdej złotówki, aby nasze wspólnoty wyglądały o wiele lepiej niż dotychczas. Podpisujemy umowy z wykonawcami z terenu Górowa, ale również poza. Jeżeli chodzi o wszystkie budynki w obrębie zabytków, konserwatora zabytków, zatrudniamy tutaj osoby z uprawnieniami. Wszystkie remonty przeprowadzamy z pozwoleniami. Nie ma budynku na terenie Górowa w sferze zabytkowej, który został wyremontowany bez pozwolenia. Jeżeli chodzi o pozwolenie konserwatora czy starostwa, na to jest bardzo dużo czasu. Potrzebujemy przygotowania dokumentów i zgoda. Cieszę się, że tutaj współpracujemy z panią Anną Szymańską, która ma uprawnienia w sferze zabytkowej i nas uczy jako administratora, pisze opracowania i wynagrodzenie dla niej jest to jako fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Tutaj proszę państwa, jeżeli chodzi o remonty, już na 2021 rok mamy zaakceptowane kosztorysy na ponad 1 000 000 zł. Jest różnica pracy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dzisiaj, a w wcześniejszych latach. Jeżeli chodzi o temat, który troszeczkę borykamy się z tematem windykacja, w 2019 roku przeprowadziliśmy na mieniu komunalnym 2 sprawy, jeżeli chodzi o zadłużenia. Tutaj za pomocą kancelarii pan mecenas Robert nam pomagał przygotowanie dokumentów. My przygotowaliśmy dokumenty, zostały dokumenty wysłane do sądu i tutaj możemy powiedzieć, że na pierwszych sprawach po reprezentowaniu mecenasa środki zostaną przekazane. Oczywiście zgłoszone do komornika, tak? Na dzień dzisiejszy są następne sprawy przygotowane, jeżeli chodzi o mienie komunalne i tutaj po rozmowie z panem burmistrzem po sezonie letnim szykujemy następne sprawy. We wspólnocie mieszkaniowej wygląda to zupełnie inaczej, bo prowadzimy te sprawy sami i w roku 2019 mieliśmy spraw 6. Na pierwszej sprawie odbyło się pozytywnie, jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe. Ja cały czas powtarzam na zebraniach, gdzie spotykam się z mieszkańcami, to jest decyzja mieszkańców. Jeżeli jest zadłużnik na wspólnocie mieszkaniowej, potrzebna jest nam przede wszystkim uchwała, podjęcie kroków takiego dłużnika, skierować sprawę do sądu. I tutaj decydują mieszkańcy. Tylko że to jest przedłużanie spraw, jeżeli takiej decyzji pozytywnej nie ma, abyśmy już ten temat ruszyli. Tym bardziej, że 3 lata wstecz, a resztę środków nie jesteśmy w stanie uzyskać. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, bardzo proszę, odpowiem. Czy są pytania? Nie widać. Ja chcę powiedzieć pani dyrektor, że... Tak, bardzo proszę, pan Maciej Chorak. Chciałbym poprosić panią prezes o poprzedniej sesji. Kilka miesięcy temu było raz na przeciągu pół roku takie sprawozdanie, jeżeli chodzi o windykację, które uniknięcia tych później przedawnień wpływało do komisji rewizyjnej. Prosiłbym, żeby również w końcu tego półrocza, również jeżeli chodzi o listę dłużników i ewentualnie jakie egzekucje są wykonane, tak wpłynęło na komisję rewizyjną. Dobrze, oczywiście, tylko że co miesiąc przekazujemy do Urzędu Miasta stan zadłużenia. Bo to jest zgodnie z naszą umową, którą podpisaliśmy w administrowaniu mieniu komunalnego, ale nie ma problemu. Proszę państwa, jestem w stanie i jestem dyspozycyjna, żeby się z państwem spotkać na jakiejkolwiek komisji i przedstawić państwu dokumentację, jaką my prowadzimy jako administrator mieniu komunalnym. Są to porozumienia, wezwania, więc jeżeli chodzi o dokumenty, nie ma z tym problemu. Nawet jeżeli państwo będą mieli taką potrzebę spotkać się ze mną w zakładzie, bardzo chętnie udostępnię dokumenty, wytłumaczę każdego najemcę, jeżeli chodzi o zadłużenia. Dobrze. Nie chodziło pani prezes oczywiście, chodziło mi również tylko, żeby uniknąć sytuacji sprzed kilku miesięcy, oczywiście, że tak. Przed przedawnieniami, gdy mieliśmy, że tak powiem, wiedzę na ten temat. Dobrze.
Dziękuję bardzo Pani Prezes. Dziękuję. Ja chcę powiedzieć, że bardzo cieszymy się, że tutaj nasze mienie komunalne z roku na rok pięknieje, bo można tak powiedzieć. Bardzo pozytywna jest informacja przedstawiona przez Panią Prezes, że prawie 1 000 000 zł na rok przyszły jest już przeznaczone na remonty i odnowy naszych kamieniczek. Nasze kamieniczki są naprawdę piękne i wystarczy odnowić, położyć nowe tynki rynne i one pięknieją. No, jest kilka takich przykładów, gdzie właśnie te piękno naszych kamieniczek zostało wyeksponowane. Chcę powiedzieć, na ulicy Okrężnej teraz, tam też była inwestycja, bardzo ciekawa kolorystyka, myślę, że to również pod kątem konserwatorskim, bardzo ładnie to wygląda i ta kamieniczka oddaje swoje piękno. Także bardzo dziękujemy za przedstawienie i oczekujemy Pani Prezes w dalszej tutaj walki właśnie z degradacją naszego miasta, żeby to wszystko piękniało. Szanowna Rado, jesteśmy w dalszym ciągu w bloku rozpatrywania raportu o stanie gminy i jednym z tych elementów jest właśnie przedstawienie treści uchwały składu orzekającego Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Jest to bardzo ważne, jest to izba, która bada finanse naszego miasta i chcę przedstawić teraz tutaj pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, podpisane przez zastępcę pana Bogdana Gabera. W załączeniu przesyłam uchwałę składu orzekającego, pisze pan prezes Gaber. I jest to uchwała numer 0120/2008/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 kwietnia. W sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza miasta Górowo i Ławeckie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2019. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczący pan Krzysztof Mościbrocki, członkowie pani Anna Michalak i Ireneusz Rek, działając na podstawie przepisów tutaj ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, pozytywnie opiniuje przełożone przez burmistrza miasta Górowo i Ławeckie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za rok 2019. Tu są odpowiednie podpisy, stemple, także instytucja, która nas tutaj sprawdza, pozytywnie zaopiniowała tutaj finanse naszego miasta. W związku z powyższym jest to bardzo pozytywne i teraz bardzo proszę o pana przewodniczącego komisji naszej rewizyjnej naszego miasta, Rady Miasta, pana Macieja Choraka, o przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej. Bardzo proszę. Proszę, do mikrofonu będzie lepiej słychać. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie za 2019 rok. Działając w oparciu o artykuł 18a ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykule 270 ustęp 2 i 3 ustawy o finansach publicznych komisja rozpatrzyła w pierwszym punkcie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Górowo i Ławeckie za 2019 rok, sprawozdanie finansowe miasta Górowo i Ławeckie za 2019 rok, informacje o stanie mienia komunalnego gminy miejskiej Górowo i Ławeckie według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, uchwałę numer RIO 8/01/20/208/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 kwietnia w sprawie wydania opinii o przedłużonym przez burmistrza miasta Górowo i Ławeckie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Górowo i Ławeckie za 2019 rok. I po pozytywnym zaopiniowaniu powyższych sprawozdań, informacji dotyczących wykonania budżetu miasta za 2019 rok, komisja rewizyjna wnioskuje o udzielenie przez Radę Miasta absolutorium burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2019. Uzasadnienie. Komisja Rewizyjna Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 25 maja 2020 roku rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Górowo i Ławeckie za 2019 rok, sprawozdanie finansowe miasta Górowo i Ławeckie za 2019 rok, informacje o stanie mienia komunalnego gminy miejskiej według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, uchwałę numer RIO 8/01/20/208/20
składu orzekającego, tak jak wspominałem wcześniej, i stwierdziła, co następuje. Uchwalony przez Radę Miasta Górowo-Jaweckie budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie 29 milionów 248 tysięcy 3 złotych i 26 groszy. Dochody wykonano w kwocie 24 milionów 510 tysięcy 329 złotych i 45 groszy, co stanowi 83,8% planu, w tym dochody bieżące na plan 22 milionów 462 tysięcy 990 złotych i 26 groszy. Wykonano w kwocie 22 milionów 129 tysięcy 809 złotych i 63 grosze, co stanowi 98,52%. Dochody majątkowe na plan 6 milionów 785 tysięcy 13 złotych. Wykonano w kwocie 2 milionów 380 tysięcy 519 złotych i 82 grosze, co stanowi 35,08%. Uchwalony przez Radę Miasta Górowo-Jaweckie plan wydatków budżetowych po zmianach dokonywanych w ciągu roku przewidywał kwotę 29 milionów 695 tysięcy 562 złote i 26 groszy. Wydatki zrealizowano w kwocie 24 milionów 703 złote 771 złotych i 63 grosze, co stanowi 83,19% ogółu planu. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 22 milionów 103 tysiące 673 złote 73 grosze. Zrealizowano wydatki w kwocie 21 milionów 153 tysiące 909 złotych 63 grosze, co stanowi 95,7% ogółu planu. Wydatki majątkowe na plan 7 milionów 591 tysięcy 888 złotych i 50 groszy wykonano w kwocie 3 milionów 547 złotych, 1123 złote i 6 groszy, to jest 46,76%. Budżet miasta za rok 2019 zamknął się deficytem w wysokości 193 tysięcy 442 złotych i 18 groszy. W 2019 roku gmina miejska spłaciła kredyt w wysokości 142 tysięcy. To jest 0,57 dochodów ogółem wykonanych w 2019 roku. Kwota zobowiązań na dzień 31 grudzień 2019 roku wynosi, jeżeli chodzi o kredyty i zobowiązania finansowe długoterminowe, jest to kwota 8 milionów 728 tysięcy. Jeżeli chodzi o zobowiązania według RB28S, jest to kwota 707 tysięcy 337 złotych i 87 groszy. W 2019 roku gmina miejska nie udzieliła poręczeń. W roku sprawozdawczym gmina nie zaciągnęła również kredytu. Zdaniem Komisji Rewizyjnej powyższe uzasadnienie daje podstawy do wydania pozytywnej opinii o realizacji budżetu miasta za rok 2019 i wystąpienie do Rady Miasta z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Górowo-Jaweckie. Dziękuję. Dziękuję dla pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna pracowała, są tam podpisy członków komisji, sprawdziła finanse naszego miasta. Ten wniosek Komisji Rewizyjnej, Szanowna Rado, został przesłany do Olsztyna, do Regionalnej Izby Obrachunkowej, oczywiście z wszystkimi wymaganymi dokumentami. Z kolei Regionalna Izba Obrachunkowa w dniu 1 czerwca bieżącego roku wydała uchwałę składu orzekającego w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Górowo-Iławeckie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie absolutorium za rok 2019. Tutaj również skład orzekający w tym samym składzie, czyli przewodniczący pan Krzysztof Mości-Brocki, członkowie Anna Michalak i Ireneusz Rek, działając na podstawie przepisów o regionalnych izbach obrachunkowych, postanowił pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Górowo-Iławeckie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie absolutorium za rok 2019. Tak jak wspominałem właśnie, absolutorium jest akceptacją Rady Miasta dla sposobu wykonania budżetu przez burmistrza.
Z tego wynika, że pozytywnie zostało to sprawozdanie finansowe zaopiniowane. W związku z powyższym przystępujemy, Szanowna Rado, do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Rady Miasta na rok 2019. Tu mam przed sobą właśnie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta Górowo-Iławeckie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Rady Miasta Górowo-Iławeckie za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zatwierdza wyżej wymienione sprawozdanie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały? Bardzo proszę, również w sposób alfabetyczny będę odczytywał. Pani Antochów Ewa. Pan Antonowicz Czesław musiał wyjść. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Gajdamowicz Rafał. Jestem za. Pan Korek Maciej. Jestem za. Pani Janusz Czekanna. Za. Pan Kinal Andrzej. Jestem za. Pan Komorowski Kamil. Jestem za. Pan Lukianowicz Łukasz. Jestem za. Pani Piszczekanna. Jestem za. Pan Roman Łukasz. Jestem za. Pan Grażyna Zawicz. Jestem za. Pan Zbigniew Szlajer. Jestem za. Pani Wierzbowska Lina. Pan Złotucha Łukasz. Jestem za. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Bardzo proszę. Dziękuję. Przystępujemy do naszych dalszych obrad. W tej chwili przewidziana jest dyskusja. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym temacie odnośnie absolutorium udzielenia i spraw finansowych? Nie widzę. W tej chwili przystępujemy do uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Wcześniej była uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania. Konsekwencją teraz jest podjęcie uchwały odnośnie absolutorium. Uchwała jest numer 33/140/2020 z dnia dzisiejszego, 24 czerwca, w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Górowo-Iławeckie za rok 2019. Na podstawie przepisów o samorządzie gminnym Rada Miasta Górowo-Iławeckie uchwala, co następuje. Rada Miasta Górowo-Iławeckie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019, sprawozdaniem finansowym Miasta Górowo-Iławeckie za rok 2019, informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Górowo-Iławeckie za rok 2019, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Rady Miasta za rok 2019, wnioskiem Komisji Rewizyjnej Miasta Górowo-Iławeckie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Miasta Górowo-Iławeckie za rok 2019, w głosowaniu jawnym udziela burmistrzowi Miasta Górowo-Iławeckie absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2019. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Tak brzmi treść uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w brzmieniu przeze mnie przedstawionym? Również alfabetycznie będę zapytywał. Pani Antochów Ewa. Pan Antonowicz Czesław. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Gajdamowicz Rafał. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pani Janusz Czekanna. Jestem za. Pan Kinial Andrzej. Jestem za. Komorowski Kamil. Jestem za. Pan Lukianowicz Łukasz. Jestem za. Pani Anna Piszczek. Jestem za. Pan Rochon Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlajer Zbigniew. Jestem za. Pani Wierzbowska Alina. Pan Złotucha Łukasz. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została przyjęta w sposób jednogłośny. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Chciałbym, żeby wybrzmiało, tak jak jeszcze raz chcę podziękować w imieniu swoim, pani skarbnik i pracowników urzędu, bo jak wiadomo,
Budżet nie realizuje się sam, realizuje go burmistrz teoretycznie, ale tak naprawdę bardzo wielu ludzi, którym chcę podziękować. Chcę podziękować też Wysokiej Radzie, bo kilka uchwał, trudnych uchwał, które podjęliście w tym roku, pozwoliło ten budżet spiąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W ten sposób wyczerpaliśmy bardzo rozbudowany punkt rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz prowadzenia finansowego. Było to wszystko potrzebne i to było w tym bloku, bowiem w tym bloku udzieliliśmy absolutorium burmistrzowi miasta oraz wotum zaufania. I to w tej chwili nastąpiło. Przystępujemy zatem już do merytorycznej sprawy dalszej części naszego spotkania. Będziemy teraz debatowali w sprawie uchwał. Pierwszą z uchwał, którą będziemy debatowali, jest to w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Górowie Łowieckim przy ulicy Moniuszki. Tematy te były omawiane tutaj na naszych komisjach stałych. Tutaj chodzi o sprzedaż nieruchomości w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do działek, które tutaj głosujemy. Jest to działka o powierzchni 59 metrów i działka o powierzchni 323 metrów na poprawie warunków socjalnych. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Bardzo proszę, pani Anduchów Ewa. Pan Bachadowicz Kamil. Jestem za. Pan Kajdamowicz Rafał. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pani Janusz Czekanna. Pan Kinial Andrzej, jestem za. Pan Komorowski Kamil. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Pani Piszczek-Anna. Jestem za. Pan Rokun Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Sztajer Zbigniew. Jestem za. Pani Wierzbowska-Alina. Pan Złotucha Łukasz. Jestem za. Głosowało 14 radnych. Uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Kolejna nasza uchwała również dotyczy tego samego w sprawie zbycia w przetargu bezprzetargowym nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Moniuszki. Tutaj również sprzedaż tej nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Te tematy były omawiane na komisjach stałych, także państwo znają sprawę, o czym i o kim mówimy. Bardzo proszę o wypowiedzenie się. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej tych nieruchomości? Pani Anduchów Ewa? Pan Bachanowicz Kamil? Jestem za. Pan Kajdamowicz Rafał? Jestem za. Pan Chorak Maciej? Jestem za. Pan Janusz Czekanna? Za. Kinial Andrzej? Jestem za. Kamorowski Kamil? Jestem. Pan Łukianowicz Łukasz? Jestem za. Pani Piszczek-Anna? Jestem za. Pan Rokun Łukasz? Jestem za. Pani Grażyna Sawicz? Jestem za. Pan Sztajer Zbigniew? Jestem za. Pani Wierzbowska-Alina? Jestem za. I pan Złotucha Łukasz? Jestem za. W głosowaniu wzięło 14 radnych. Uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Chcę powiedzieć, że w ten sposób również wzbogacamy budżet naszego miasta, bo te grunty będą już tutaj wycenione i nowy nabywca będzie musiał płacić wyższy podatek od nieruchomości. Mamy również tutaj kolejną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości położonej w Górowie Łowieckim przy ulicy Nowowiejskiego. Jest następującej treści. Na podstawie tu przepisów o gospodarce nieruchomości, przepisów o samorządzie gminnym, Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu ustnego, nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność gminy miejskiej Górowo i Ławeckie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 146/11. O powierzchni 2628 m kwadratowych położono w obrębie miasta Górowo i Ławeckie przy ulicy Nowowiejskiego. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń.
Jest to działka budowlana przeznaczona do zbycia i w tej chwili podejmujemy uchwałę w tej sprawie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem, za wyrażeniem zgody na zbycie przetargu tej nieruchomości? Pani Anduchów Ewa. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Gendamowicz Rafał. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pani Januszczak Anna. Kinel Andrzej, jestem za. Komorowski Kamil. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Pani Piszczek Anna. Jestem za. Pan Rochun Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Zawicz. Jestem za. Pan Szlajer Zbigniew. Jestem za. Pani Wierzbowska Lina. Jestem za. Pan Złotucha Luka Łukasz. Jestem za. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta w sposób jednomyślny. Mamy również tutaj kolejną działkę budowlaną przy ulicy Nowowiejskiego. Jest to podobna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Nowowiejskiego. Tutaj również na podstawie stosownych przepisów Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miejskiej oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numer 98/11 o powierzchni 1268 metrów położona przy ulicy Nowowiejskiego. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń. Jest to kolejna działka do zbycia. Miasto nasze się rozbudowuje. Będą kolejne pieniądze z gruntów. W tej chwili przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą. Kto z pań i panów jest za projektem tej uchwały i w sprawie wyrażenia zgody na zbycie? Pani Anduchów Ewa. Za. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Gendamowicz Rafał. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pan Januszczak Anna. Jestem za. Pan Kinel Andrzej. Jestem za. Komorowski Kamil. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Pani Piszczek Anna. Jestem za. Pan Rochun Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlejer Zbigniew. Jestem za. Pani Wierzbowska Alina. Jestem za. I pan Złotucha Łukasz. Jestem za. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W tej chwili, Szanowna Rado, przystępujemy do dalszej naszej tutaj debatowania i będzie dotyczyła to przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim. Bardzo proszę, Aniu, ty będziesz przedstawiała? Jest pani kierownik. Bardzo się cieszymy. Witamy panią kierownik, bo wiem, że miało jej nie być. Bardzo proszę, pani kierownik, do mikrofonu i przedstawienie w sposób krótki, bo mamy tu bardzo dużo tekstu pisanego odnośnie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim za rok 2019. Bardzo proszę. Witam państwa. Ten raport, który przedstawiłam, bardzo szczegółowo opisuje wszystkie zadania, które realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pokrótce powiem, że w 2019 roku realizowaliśmy bardzo duży projekt mający na celu poprawę więzi rodzinnych, mający na celu również jakby walkę, uporanie się z problemami opiekuńczymi, z którymi borykają się nasze rodziny. Przystąpiliśmy również do teleopieki. Tutaj taki optymistyczny akcent. Pochwalę się, że dzięki temu systemowi jedna pani zadzwoniła do nas z podziękowaniami, że teleopieka uratowała jej życie. Pani zasłabła, jeszcze wcześniej, zanim to nastąpiło, wcisnęła to czerwone serduszko, połączyła się z centrum powiadamiania i pomoc przyszła, można powiedzieć, bardzo szybko i dzięki temu żyje. Także cieszymy się niezmiernie, bo okazuje się, że warto. Oprócz tego Miejski Ośrodek również pomaga rodzinom. No tak jak na czym polega nasza rola, mobilizujemy też do podjęcia zatrudnienia i staramy się zapewniać pomoc psychologiczną,
Również tutaj przypominamy, że miasto prowadzi pomoc prawną. I tyle. Chyba, że Państwo mają do mnie jakieś pytania. Czy są pytania w tym temacie do Pani Dyrektor? Jeżeli nie ma, ja jeszcze bardzo proszę o pozostanie na miejscu Pani Dyrektor, bo zaraz uchwała w tej sprawie będzie za chwilę procedowana, ale mam tu jeszcze drugą informację, również przedstawioną przez Panią Dyrektor na kilkudziesięciu stronach. Jest to sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej. I w tym temacie bardzo również Pani Dyrektor, bardzo proszę, kilka informacji na ten temat. Ocena zasobów pomocy społecznej. Jest to dokument, który przedstawia jakby na przestrzeni lat sytuację pomocy społecznej. Tak, tam przedstawione to zostało w postaci wykresów. Możemy powiedzieć, że jest to taka demografia. Pokazuje, czy pomoc społeczna ma taki wskaźnik wzrostowy, czy poniżej jest. My szacujemy, że w 2020 roku mniej osób będzie korzystało z pomocy społecznej. Z czego to będzie wynikało, że mniej osób skorzysta? Rynek pracy jest szeroko otwarty. Również tutaj działamy w tym kierunku, mówię, żeby jak najbardziej mobilizować i motywować osoby do podjęcia zatrudnienia. I myślę, że to tyle. No, rodziny mają się coraz lepiej. O tak. Dobrze, cieszymy się z tego powodu. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Te tematy były omawiane również na naszych komisjach stałych. W związku z powyższym przejdziemy teraz do głosowania i podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to uchwała numer 145/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na podstawie przepisów o pomocy społecznej Rada Miasta uchwala, co następuje. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim za rok 2019, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tutaj mamy uchwałę. Do uchwały jest podpięty załącznik, bardzo szczegółowo opisujący wszystkie wydatki, wszystkie paragrafy, jakie tutaj nasz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypełnia. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania? Pani Antochów Ewa. Pan Bachanowicz Kamil. Pan Gajdamowicz Rafał. Pan Maciej Chorak? Pani Januszka Kamina? Pan Kinial Andrzej? Jestem za. Pan Komorowski Kamil? Pan Lukianowicz Łukasz? Pani Piszczek Anna? Pan Rokun Łukasz? Pani Grażyna Sawicz? Pan Szlejek Zbigniew? Pani Wierzbowska Alina? I pan Łukasz Złotucha? Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej została podjęta w sposób jednogłośny. Mamy również kolejną uchwałę dotyczącą naszego ośrodka pomocy. Jest to uchwała numer 146/2020 z dnia dzisiejszego, 24 czerwca, w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej miasta Góry Iławeckie na podstawie przepisów o samorządzie gminnym oraz ustawy o pomocy społecznej. Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej miasta Górowo Iławeckie za rok 2019, stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo Iławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Również tutaj jest cały blok, cały plik załączników. Widać tutaj, że nasz tutaj pomoc społeczna napracowała się. Pod autorem jest tutaj pani dyrektor Agnieszka Górzycka wraz z swoimi współpracownikami. W tej chwili przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej? Pani Antochów Ewa. Pan Bachanowicz Kamil. Pan Gajdamowicz Rafał? Jestem za. Pan Chorak Maciej, przepraszam. Jestem za. Pani Januszka Kanna? Jestem za. Pan Kinial Andrzej? Jestem za. Pan Komorowski Kamil? Jestem za.
Pan Łukianowicz Łukasz? Jestem za. Pani Piszczek-Anna? Jestem za. Pan Rochol Łukasz? Jestem za. Pani Grażyna Sawicz? Jestem za. Pan Szlej Zbigniew? Jestem za. Pani Wierzbowska-Lina? I pan Łukasz Zaducha? Jestem za. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Również ta uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. W tej chwili przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt dotyczący rozpatrzenia petycji z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie zwiększenia przychodów miasta naszego. Tutaj bardzo proszę o pana przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o przedstawienie krótkiej informacji. Ja tylko przypomnę, że jeden z mieszkańców naszego miasta złożył taką petycję, złożył kilkanaście pomysłów, w jaki sposób nasze miasto mogłoby być bogatsze poprzez prowadzenie różnych tutaj spraw. I nasza tutaj komisja zebrała się i bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie. Tak jak pan przewodniczący wspomniał, mieszkaniec miasta Górowo-Ławeckie złożył petycję do Rady Miasta, która wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja zebrała się dwukrotnie. Korespondowała również i z mieszkańcem, i z Urzędem Miasta w tej sprawie. Na jedną z komisji, czyli w dniu 8 czerwca mieszkaniec miasta był zaproszony, jednak nie skorzystał z tego zaproszenia. Petycja składa się z takich 16 punktów i pozwolę sobie tutaj króciutko przybliżyć te punkty. Czyli tak, punkt pierwszy odnosił się do zwiększenia liczby podmiotów fizycznych poprzez wprowadzenie karty mieszkańca, promując patriotyzm lokalny i namawiając ludność emigrującą z miast do płacenia podatków na rzecz opuszczania miejscowości oraz stwarzania zachęt, choćby symbolicznych, dla imigrantów. Komisja stwierdziła, że wszystkie obiekty znajdujące się na terenie miasta Growo-Ławeckie są ogólnodostępne i nieodpłatne. Pobierane są tylko opłaty w wysokości ponoszonych kosztów eksploatacyjnych. Miasto Growo-Ławeckie prowadzi działania na rzecz promowania patriotyzmu lokalnego, chociażby poprzez funkcjonowanie profilu Growowskie Opowieści na portalu społecznościowym oraz wspieranie akcji promocyjnej książki Landsberg Growowskie Opowieści Wojciecha Wolanskiego. Komisja negatywnie wyraża swoje stanowisko dotyczące pobierania podatków od osób emigrujących w związku z powyższym. Komisja wnosi o nieuwzględnienie petycji w tym punkcie. Jeżeli chodzi o punkt drugi, czyli obniżenie podatków od transportu, tutaj wnoszący petycję ujął w punkcie, że chciałby zwiększyć, wnosi o zwiększenie podatków poprzez zwiększenie liczby firm płacących podatki w gminie poprzez obniżenie podatków od transportu. Wówczas właściciele firm transportowych, przenosząc siedziby do miasta, które zarabia na ilości firm zarejestrowanych, komisja stwierdziła, że sam pomysł jest pozytywny, dobry, lecz w chwili obecnej miasta nie stać na obniżenie podatków od transportu dla firm. Komisja proponuje, aby uwzględnić tę petycję w późniejszym terminie, chociażby po wyremontowaniu drogi wojewódzkiej 512, tworząc naszą miejscowość jako szlak komunikacyjny. Na chwilę obecną komisja wnosi o nieuwzględnienie petycji. Punkt trzeci tej petycji dotyczył ulgi podatkowej dla inwestorów, czyli to jest tak w skrócie pomoc de minimis lub pomoc regionalna. Komisja stwierdziła, że Urząd Miasta Ławeckie nie ma wpływu na składanie wniosków poprzez lokalnych inwestorów na dofinansowania wskazane w petycji. Działalność Urzędu Miasta Growo-Ławeckie ogranicza się obecnie do obowiązującej uchwały numer LW/267/2014 Rady Miasta Growo-Ławeckie z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, budowli, budynków lub części oraz gruntów związanych z działalnością gospodarczą. W związku z powyższym komisja wnioskuje o nieuwzględnienie petycji. Punkt czwarty tej petycji dotyczył tłumaczenia dla samorządowej strony internetowej dla inwestorów.
Komisja również stwierdziła, że oferta inwestycyjna dostępna jest w języku polskim i języku angielskim. Oferta inwestycyjna dostępna jest na stronie gorowo-ilaweckie.pl w menu dla inwestora, w podmenu oferta lokalizacyjna. Dodatkowo oferta umieszczona jest w bazie oferty Polskiej Agencji Inwestorów i Handlu Spółki Akcyjna, czyli spółki Skarbu Państwa, które poprzez placówki dyplomatyczne, czyli ambasady i konsulaty Rzeczpospolitej Polskiej oferuje kontakt z inwestorami zagranicznymi. Opis nieruchomości jest zgodny z danymi, jakie potrzebne są z perspektywy inwestora do wstępnej oceny, czy dana lokalizacja jest początkowo brana pod uwagę poprzez potencjalnego inwestora. W związku z powyższym komisja wnioskuje o nieuwzględnienie petycji. Jeżeli chodzi o punkt 5 petycji, czyli wprowadzenie systemu w cudzysłowie opieki, czyli po polsku concierge, to się nazywa opieka przypisanego inwestorowi. Komisja stwierdziła, że wprowadzenie w cudzysłowie opieki nad inwestorem wiązałaby się z dodatkowymi kosztami dla budżetu miasta poprzez zatrudnienie dodatkowej osoby. Ponadto każdy potencjalny inwestor osobiście obsługiwany jest poprzez burmistrza miasta. W związku z powyższym komisja wnioskuje o nieuwzględnienie petycji. Jeżeli chodzi o punkt 6 petycji, czyli tutaj mieszkaniec wnosi o polepszenie ściągalności podatków spowodowanych ponownym pomiarem nieruchomości dzięki audytowi deklaracji wpływających do urzędu. Gmina może sprawdzić faktyczne wielkości deklarowanych metrów kwadratowych przy podatku od nieruchomości. Komisja stwierdziła, że Urząd Miasta Urząd Miasta oświadczył, że pomiar nieruchomości faktycznych wielkości deklarowanych w metrach kwadratowych przy podatku od nieruchomości weryfikowany jest na bieżąco. W związku z powyższym komisja wnioskuje o nieuwzględnienie petycji. W tym punkcie oczywiście. Jeżeli chodzi o kolejny punkt, czyli 7 petycji, czyli ograniczenie umorzeń podatkowych. Komisja stwierdziła, że do każdego wniosku skierowanego do Urzędu Miasta Gorowo-Iławeckie podchodzi się w sposób indywidualny, sugerując się uzasadnieniem wskazanym przez podatnika. W związku z powyższym komisja wnioskuje o nieuwzględnienie petycji. Jeżeli chodzi o punkt 8, czyli w skrócie likwidacja karty nauczyciela. Komisja, odnosząc się do propozycji przedstawionych w petycji, stwierdza, co następuje. Karta nauczyciela pełni ważną rolę szczególnego kodeksu, w cudzysłowie kodeksu pracy nauczycieli. Określa warunki pracy, reguluje m.in. sprawy zatrudnienia, zwalniania, wynagradzania i awansowania nauczycieli. Jej ewentualna likwidacja doprowadzi do ograniczenia uprawnień pracowniczych wynikających z charakteru ważnego społecznie zawodu. Po likwidacji karty nauczyciela o czasie pracy i wysokości nauczycielskich wynagrodzeń będzie decydował samorząd lokalny i dyrektor. Nie będzie stabilizacji zatrudnienia, mogą pojawić się kontrakty i samozatrudnienie. Nie będzie urlopów tak zwanych w cudzysłowie zdrowotnych, wyższego funduszu socjalnego i jeszcze innych uprawnień. Tu również w kolejnym punkcie tej petycji był wniosek o przekazanie szkoły podstawowej w ręce rodziców i stowarzyszeń i tak dalej, oraz przedszkola miejskiego. I tutaj komisja stwierdziła, że w przypadku przekazania szkoły podstawowej w ręce rodziców i stowarzyszeń oraz przedszkola miejskiej spółce może wiązać się ze spadkiem jakości usług oświatowych wykonywanych przez zatrudnioną kadrę oświatową. Brak nadzoru strony Urzędu Miasta Gorowo-Iławeckie może spowodować duże zagrożenie dla podopiecznych placówek oświaty w naszym mieście. Ponadto w chwili obecnej brak jest zainteresowania ze strony stowarzyszeń, aby przekazać placówki. W związku z powyższym komisja wnioskuje o nieuwzględnienie petycji w tym punkcie. Jeżeli chodzi o punkt 9, czyli szersza konsolidacja samorządu i miejskich instytucji, komisja stwierdziła, że miasto Gorowo-Iławeckie jest już udziałowcem Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie.
Natomiast stworzenie straży, tutaj jeszcze nie odniosłem się do straży miejskiej, bo też tutaj był wniosek o to, żeby utworzyć straż miejską. Jeżeli chodzi o utworzenie straży miejskiej, zostało delegaturą w Urzędzie Miasta, wiązałoby się z dodatkowymi kosztami dla budżetu miasta. W związku z powyższym komisja wnioskuje o nieuwzględnienie petycji w tym punkcie. Punkt 10, czyli wprowadzenie do celów miejskiej polityki inwestycyjnej. Komisja stwierdziła, że proponowane rozwiązania mają sens w dużych samorządach i aglomeracjach. W Grodzie Ławeckim brak jest podmiotów zainteresowanych do tego typu przedsięwzięciami. W związku z powyższym komisja wnioskuje o nieuwzględnienie petycji w tym punkcie. Punkt 11 dotyczy wprowadzenia do gminnej polityki transportowej dla ruchu przez miasto elektronicznego systemu poboru opłat za przejazdy. Komisja stwierdziła, że ogólnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na tego typu rozwiązania. W związku z powyższym komisja wnosi o nieuwzględnienie petycji w tym punkcie. Jeżeli chodzi o punkt 12, czyli wyznaczenie strefy płatnego parkowania. Tutaj mieszkaniec wniósł o wyznaczenie, złożył wniosek o wyznaczenie strefy płatnego parkowania w ramach zabytkowego układu ulic Miejskiego Rynku oraz Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania dla ulic o znaczeniu powiatowym i wojewódzkim miasta turystyczne. Dostrzegają zwiększenia ilości aut na polskich drogach jako dodatkowego źródła dochodów w miejskim budżecie, zwłaszcza w weekendy i w okresie wakacyjnym. Kiedy do miasta trafiają zarówno turyści, jak i mieszkańcy, którzy mogliby mieć też przyznaną ulgę, zwolnienie z opłat. Ponadto takie działania ograniczy wjazd aut do centrum, zwiększy jakość życia mieszkańców i poprawi jakość powietrza. Komisja pozytywnie przychyla się do tego wniosku wyznaczenia strefy płatnego parkowania, jednakże wyłącznie w ramach placu ratuszowego. Do dalszej realizacji petycji komisja proponuje przekazać sprawę do Urzędu Miasta Gorowa i Ławeckie. W związku z powyższym komisja wnioskuje o uwzględnienie petycji jak w stanowisku komisji. Jeżeli chodzi o punkt 13, czyli wprowadzenie sponsoringu miejskich inicjatyw poprzez firmy prywatne, komisja stwierdziła, że takie działania są realizowane stale poprzez Ośrodek Kultury w Górowie Ławeckim. Ponadto w ten sposób został sfinansowany mural przy ulicy Krasickiego. W związku z powyższym komisja wnioskuje o nieuwzględnienie petycji. Jeżeli chodzi o punkt 14, czyli dotyczący zmiany kroju czcionek wykorzystywanych w pismach, komisja stwierdziła, że oszczędności ze zmiany proponowanej czcionki jest nieznaczne, a stosowane czcionki w Urzędzie Miasta w Górowie Ławeckim są czytelne i estetyczne. Mając powyższe na uwadze, komisja wnosi o nieuwzględnienie petycji w tym punkcie. Jeżeli chodzi o punkt 15, czyli zrezygnowanie z prowadzenia placówki ośrodka kultury w ramach jednostki miasta, komisja stwierdziła, że Ośrodek Kultury w Górowie i Ławeckim w pełni wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i w pełni satysfakcjonujący dla mieszkańców naszego miasta. W związku z powyższym komisja wnosi o nieuwzględnienie petycji w tym punkcie. Jeżeli chodzi o punkt ostatni, czyli dotyczący ograniczenia finansowania festynów, koncertów, muzyki komercyjnej, disco polo czy imprez sportowych, komisja stwierdziła, że działania takie stopniowo są realizowane. Na przykład kompleksy boisk sportowych Orlik, Stadion Miejski udostępniane są nadal zainteresowanym bezpłatnie, jednak już w 2019 roku wdrożona została odpłatność w wysokości ponoszonych kosztów eksploatacyjnych, czyli sprzątanie, koszt oświetlenia i ogrzewania, zakorzystanie popołudniami z hal sportowych. Miasto wspiera między innymi Akademię Piłkarską Stowarzyszenia Kresowia. Udostępniony jest jej Orlik przy ulicy Szkolnej oraz miasto dofinansowuje między innymi wyjazdy zawodników czy zakup sprzętu sportowego. Ponadto realizując Dni Górowa pozyskiwany jest sponsoring od firm oraz od osób fizycznych. Wielkość sponsoringu zależna jest od wielkości wydarzenia, zasięgu wydarzenia oraz od jakości wydarzenia.
Mając powyższe na uwadze, komisja wnosi o nieuwzględnienie petycji w tym punkcie. Dziękuję. Dziękuję za bardzo szczegółowe przedstawienie petycji. Ja tylko przypomnę, że to dotyczyło petycji złożonej przez jednego z mieszkańców zatroskanego o zwiększenie dochodów miasta. Były to pomysły, aby nasza kasa naszego miasta była zwiększona o niektóre tutaj z przedstawionych uwag. Komisja, tak jak widać, zaopiniowała to wszystko i w tej chwili będzie uchwała w tej sprawie. Uchwała jest następującej treści. Uchwała numer 174/2020 z dnia 24 czerwca bieżącego roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie zwiększenia przychodów budżetu miasta. Na podstawie tutaj stosownych przepisów o samorządzie gminnym Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z petycją z dnia 7 stycznia 2020 roku dotyczącą zwiększenia przychodów miasta oraz stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta Górowa Łowieckie z dnia 8 czerwca postanawia uznać petycję za zasadną w punkcie numer 12 dotyczącą wyznaczenia stref płatnego parkowania. W pozostałych punktach uznaje petycję za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta do poinformowania stronę wnoszącą petycję o sposobie jej załatwienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, Pani Anna Piszczek. Przede wszystkim wydaje mi się, że jeżeli chodzi o płatną strefę parkowania, no wydawałoby mi się, że podstawową rzeczą byłoby konsultacja z mieszkańcami. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby również zabrać głos? Panie Burmistrzu, co Pan myśli na temat wprowadzenia płatnego parkowania pod ratuszem? Jak to wygląda? Uwaga pani Anny Piszczek jest jak najbardziej na miejscu. Myślę, że wszyscy widzimy, że na placu ratuszowym to parkowanie jest naprawdę wolną amerykanką. Natomiast zacząć trzeba od konsultacji z mieszkańcami. Myślę, że wielu z nich zgodzi się z tym, że można rozważyć wprowadzenie odpłatności za parkowanie, ale to nie ma co decydować za nich. Posłuchamy, zrobimy konsultacje i wtedy przedstawimy Wysokiej Radzie propozycję. Dziękuję bardzo. W takiej sytuacji przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia w petycji w sprawie przedstawionym przez pana przewodniczącego i przeze mnie tu odczytanym? Bardzo proszę, pani Antuchów Ewa, jest pani za przyjęciem petycji i wyznaczeniem stref parkowania płatnego? Czyli ja rozumiem, że generalnie jesteśmy za ewentualnym rozważeniem takiej możliwości, ale nie wprowadzamy tego, żeby uspokoić naszych mieszkańców. Na pewno takiego strefy parkowania nie będzie tu i teraz. Na pewno będą rozmowy w tym temacie, także chcemy uspokoić, tak? Ale temat jest jak gdyby na tapecie. Także jeszcze raz, w sprawie rozpatrzenia petycji i załatwienia tej sprawy, tak jak tu zostało przedstawione. Pani Antuchów Ewa. Dziękuję. Pan Bachadowicz Kamil? Jestem za. Pan Wiadomowicz Rafał? Jestem za. Pan Chorak Maciej? Jestem za. Pani Jadmuszcza Kanna? Jestem za. Pan Kinia Lanszy? Jestem za. Pan Komorowski Kamil? Wstrzymuję się. Pan Janowicz Łukasz? Jestem za. Pani Piszcza Kanna? Wstrzymuję się. Pan Robin Łukasz? Jestem za. Pani Grażyna Sawicz? Pan Szajec Gibiew? Pani Wierzbowska Alina musiała wyjść. Pan Złotucha Łukasz? Jestem
Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 11 radnych było za przyjęciem petycji uchwały w tej formie. Dwie osoby się wstrzymały. Informuję, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do dalszej części naszej dzisiejszej sesji. Mamy tutaj do rozpatrzenia w tej chwili uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo Iłowieckie na lata 2020-2035. I tutaj jest załącznik numer 1. Czy pani skarbnik byłaby uprzejma? Kilka słów. Proszę Państwa, zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2035 polegają na dostosowaniu w zakresie planu dochodów bieżących i majątkowych, a także w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów budżetu do uchwały w sprawie dokonania zmiany budżetu miasta na 2020 rok. Rozumiem. Czy ktoś z Państwa miałby pytania do Pani Skarbnik? Pan Łukianowicz? Zakup materiałów wyposażenia, tam 10 tysięcy, co tam będzie kupione? To mówimy teraz o zmianie w budżecie, a nie w uchwale, tak? Tak. To jest kolejna nasza właśnie uchwała dokonania zmian w budżecie miasta i może od razu też pani skarbnik będzie uprzejma, jakie będą zmiany w budżecie miasta i to jest pytanie akurat do tego tematu. Tak. Zmiany dotyczące budżetu to zmiany po stronie dochodów. Zwiększa się dochody w wysokości o kwotę 184 921 zł zgodnie z załącznikiem numer 1 oraz wydatki o tą samą kwotę. Budżet po zmianach, proszę Państwa, dochody to 26 530 12 zł 12 groszy. 12 zł, wydatki 26 527 zł 527 129 zł. I zmiany te polegają na zmianach, które dostaliśmy od szkoły podstawowej, to są zmiany między paragrafami. Tutaj pieniążki dostała szkoła po stronie dochodów i rozdysponowała je po stronie wydatków, tak, żeby budżet im się zgadzał. Dotacja, tak, dotacja na przedszkole, która przyszła i została rozdysponowana po stronie dochodów, po stronie wydatków. To jest ta rzecz. Tutaj Miejski Ośrodek Pomocy również dosłał wniosek o zmiany w budżecie. Między paragrafami to są przesunięcia na energię i na świadczeniach społecznych i zmiany dotyczące wydatków, tak jak tutaj pan radny pyta. Te 10 tysięcy, ja chciałam zauważyć jedynie, że na urzędzie, tak? I zakup usług pozostałych też 10. Tak. Na usługach, proszę Państwa, będą braki, ponieważ tutaj dochodzą no, usługi związane z obsługą prawną i zakupem usług innych. Poza tym usługi pocztowe również dosyć wysoko nam podskoczyły, które przesyłek jest dosyć sporo. No tego troszeczkę się nazbierało, a jeśli chodzi o materiały i wyposażenia 10 tysięcy, plan był 48, na dzień dzisiejszy wykonania mamy 30 tysięcy. Do końca roku zostało niewiele i obawiam się, że tutaj zabraknie. Ja jeszcze dopytam, bo mieliśmy tutaj na Komisji Finansów, rozmawialiśmy na temat, że dochody naszego miasta zostały zmniejszone w związku z koronawirusem i może kilka informacji ogólnych tutaj dla mieszkańców. Jak to wygląda, pani skarbnik? To znaczy się na dzień dzisiejszy te udziały w podatkach, które przychodzą co miesiąc, na tą chwilę no jest mniej o 114 tysięcy. Także nie zmieniło się to. Nie dostaliśmy więcej środków, jeśli chodzi o udziały w podatku. Ale tam mówiliśmy trochę o większej kwocie, która nie wpłynęła też tutaj do miasta. Przeliczaliśmy, proszę Państwa, na poszczególne miesiące, tak, że nam w kolejnych miesiącach może też o taką kwotę, bo to jest 40% prawie zmniejszone dochody. Na dzień dzisiejszy jest to 114 tysięcy w porównaniu do poprzedniego roku. Marzec był mniejszy, kwiecień jest porównywalnie do roku poprzedniego, więc tutaj nam nie uszczknęli.
Maj też był troszeczkę mniejszy, gdzieś około 20 tysięcy, także to jest tak. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że około 400 tysięcy, bo do to razy roku jest budżet miejski tak. Jest mniejszy, także Wysoka Rado, żebyśmy mieli również świadomość i drodzy mieszkańcy, że w związku z pandemią również dochody naszego miasta spadły o około 400 tysięcy. Że to jest kwota no, znacząca na różne sprawy, które w mieście można byłoby zrobić, a tych pieniędzy fizycznie nie będzie, bo nie wpłynęły. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli nie ma pytań, bardzo teraz przechodzimy do podejmowania uchwał. Pani już skarbnik nie będzie tutaj wzywana do głosu, bo już udzieliła nam odpowiedzi na dwie sprawy, które są tutaj dwie uchwały. Jest to w tej chwili uchwała numer 148/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Góry Wałowieckie na lata 2020-2035 i jest następującej treści. Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnią prognozę finansową miasta Góry Wałowieckie na lata 2020-2035 zgodnie z załącznikiem numer 1. Mamy tutaj załącznik. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały w tym brzmieniu? Bardzo proszę. Pani Antochów Ewa. Pan Bechanowicz Kamil. Jestem za. Pan Janowicz Rafał. Jestem za. Pan Maciej Cholak. Jestem za. Pani Janusz Czekanna. Pan Kinia Landrze. Jestem za. Pan Komorowski Kamil. Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz. Pani Piszczek Anna. Jestem za. Pan Rokun Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlejew Zbigniew. Pan Złotucha Łukasz. Za. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Tutaj też była pani główna księgowa nasza, pani skarbnik i przedstawiła również, wytłumaczyła nam konieczność dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2020 i w tej chwili kto z pań i panów radnych jest za projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta przedstawionym przez panią skarbnik, pani Antochów Ewa. Pan Bechanowicz Kamil. Jestem za. Pan Bechanowicz Rafał. Pan Chorak Maciej? Za. Pani Janusz Czekanna? Za. Pan Kinia Landrze? Jestem za. Pan Komorowski Kamil? Jestem za. Pan Łukianowicz Łukasz? Jestem za. Pani Piszczekanna? Jestem za. Pan Rokun Łukasz? Jestem za. Pani Grażyna Sawicz? Za. Pan Szlejew Zbigniew? Jestem za. Pani Wierzbowska musiała wyjść. I pan Złotucha Łukasz? Za. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I przechodzimy już do ostatniej naszej uchwały dzisiaj. Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Łowieckim przy ulicy Kaliningradzkiej i Olsztyńskiej. Było to omawiane na ostatnich komisjach. Jest to duża sprawa. Jest inwestor, który jest zainteresowany tym gruntem. Także przystępujemy w tej chwili do podjęcia uchwały w sprawie zbycia w trybie... Tak, bardzo proszę. Panie Edwardzie, pan tutaj jest tutaj głosem tutaj i bardzo proszę o przybliżenie tego tematu. Chodzi tutaj, ja tylko przypomnę, o dwie działki. Jest to działka o powierzchni 2870 metrów i druga działka przyległa o powierzchni 3100 metrów. To jest 60 arów około i jest inwestor tym zainteresowany. Panie Edwardzie, ale do głośnika. Bardzo proszę, bo będzie pogłos. Myślę, że zostało to już w większości powiedziane. Po prostu nie chciałbym zdradzać więcej tajemnic, bo niekoniecznie osoba zainteresowana musi być nabywcą tej nieruchomości. Po prostu będzie to zbywane w trybie przetargu, więc tylko tyle mogę powiedzieć, że jest to nieruchomość w tej chwili mocno zaniedbana. Znajduje się
między wodociągami, tak to określę dla zrozumienia, a ulicą Kaliningradzką. Teren zaniedbany ogólnie rzecz biorąc, no ale jest to osoba praktycznie zainteresowana nabyciem powiedzmy takiej nieruchomości o podobnej powierzchni, a miasto taką posiada i po prostu może to zbyć, oczywiście w trybie przetargu, pod zabudowę komercyjną. Zabudowa komercyjna, no to jest zabudowa, prawda, usługowa, zabudowa, nie wiem jak to określić jeszcze, no usługowa powiedzmy pod działalność gospodarczą, jakby to nie nazwać. I tyle. To są działki położone w okolicach naszych wodociągów, tam za plecami. Rzeczywiście ten grunt jest tam w tej chwili zaniedbały, ale jest pomysł na wykorzystanie przez inwestora i dlatego miasto jest zainteresowane odsprzedażą za pieniądze oczywiście. Te działki będą kolejne, że tak powiem, być może miejsca pracy i będą gotowe pieniądze do budżetu miasta. Uchwała jest następującej treści, chyba że ktoś jeszcze z Państwa chciałby coś więcej, ale tutaj tajemnica handlowa nie upoważnia nas do przybliżenia do tego tematu, tak? Jest to uchwała numer 150/2020 Rady Miasta Górowej Łowieckie z dnia 24 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Górowie Łowieckim przy ulicy Kaliningradzkiej i Olsztyńskiej. Na podstawie tutaj stosownych przepisów o gospodarce nieruchomościami w sprawie zasad określenia gospodarowania nieruchomościami gminy miejskiej Rada Miasta i Ławeckie, Górowo-Ławeckie uchwala co następuje. Rada Miasta wyraża zgodę na zbycie w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy miejskiej Górowo-Ławeckiej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 131 o powierzchni 2874 m2 i druga działka przylegająca do tego numer 131/11 o powierzchni 3141 m. Wpisane te działki są do ksiąg wieczystych, jak najbardziej jest to wszystko legalne, z przeznaczeniem pod zabudowę o charakterze komercyjnym. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie. Kto z pani i panów radnych jest za podjęciem uchwały w tym brzmieniu przeze mnie przedstawionym? Pani Ewa Antochów. Pan Bachniowicz Kamil? Jestem za. Pan Gajdamowicz Rafał? Jestem za. Pan Chorak Maciej? Jestem za. Pani Januszka Kalina? Pan Kinialaczy? Jestem za. Pan Komorowski Kamil? Jestem za. Pan Lukianowicz Łukasz? Jestem za. Pani Kiszcze Kalina? Jestem za. Pan Rochon Łukasz? Jestem za. Pan Jerzy Nasawicz? Za. Pan Szlejec Gigiew? Pani Wierzbowska Alina nieobecna w tej chwili i pan Złotucha Łukasz. W głosowaniu wzięło 13 radnych. Uchwała została podjęta w sposób jednogłośny. Szanowna Rado, w ten sposób wyczerpaliśmy wszystkie nasze uchwały. Mamy jeszcze do przegłosowania i dyskusji. Przepraszam, gdzieś tutaj uciekły mi, już mam. Sprawy zaopiniowania pism w sprawach tutaj przeze mnie za chwilę przedstawionych. Jedno pismo zaopiniowane, te sprawy były omawiane na naszych komisjach stałych. Pan starosta Bartoszycki przesłał do nas pismo w dniu 14 maja 2020 roku. Kierowane jest tutaj do pana burmistrza, jak również do Rady Miasta Górowa i Ławeckie. I pan starosta pisze, zwracam się z prośbą o ponowne przeanalizowanie możliwości przyjęcia w drodze darowizny na rzecz gminy miejskiej Górowo i Ławeckie zabudowanej działki numer 102/2026 o powierzchni 747 metrów położonej w obrębie miasta stanowiącej własność Skarbu Państwa. Jest to działka, tak jak działka i budynek, o którym mówiliśmy, dotyczy ta działka warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej, ten stary budynek i tamte pomieszczenie. I pan starosta prosi tutaj nas o przejęcie tego budynku i tej działki.
Sprawa ta była dyskutowana na naszych komisjach stałych. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. I tutaj mamy również odpowiedź dla Pana Starosty następującej treści. Pan Jan Zbigniew Nadolny, starosta Bartoszycki, Górowo, przepraszam, Bartoszyce, Grota Roweckiego 1. W odpowiedzi na pismo z dnia 11 maja, data wpływu 14 maja, Rada Miasta Górowo i Ławeckie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 27 maja nie wyraża zgody na przejęcie działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer 102 i tutaj kolejne numery położonych w obrębie numer 2 miasta Górowo i Ławeckie. Takie jest nasze stanowisko w tej sprawie. To jest do przegłosowania Pani, tak? To jest pismo, tak jak przedstawiłem. I kto z Pań i Panów Radnych jest za udzieleniem takiej odpowiedzi dla Pana Starosty? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Także takie treści Pan Starosta pismo od nas dostanie. Nie jesteśmy zainteresowani budynkiem Straży Granicznej, byłym starym i tym gruntem tam przyległym. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Proszę, bo mikrofon jest. A już tam, dobrze. To tak, żeby mieszkańcy, którzy oglądają obrady nasze, nie uznali, że tu nadają, a my nie wiadomo czemu nie chcemy wziąć. Chcemy wziąć, natomiast kłopot polega na tym, jakby jest dwojaki. Po pierwsze, forma przekazania zwykle jest na cele społeczne, więc tak naprawdę musielibyśmy włożyć tam miejskie pieniądze. To jest budynek objęty ochroną konserwatorską, więc krótko mówiąc, parę milionów złotych i tyle. I moglibyśmy tam zrobić, nie wiem, siedzibę MOPS-u, etc. Natomiast najpierw trzeba było włożyć bardzo duże pieniądze. My nie moglibyśmy przejąć tego majątku od starostwa i go sprzedać, jak należałoby zrobić. Więc liczymy na to, że starostwo po prostu zbędzie ten majątek i ktoś o niego zadba. Nie mamy wolnych milionów złotych, żeby wyremontować, no szczerze mówiąc, ładny zabytek, ale bardzo drogi. Dziękuję bardzo. No i również z tego tematu, no nie jesteśmy jak gdyby zainteresowani, tak jak powiedział Pan Burmistrz, no przejęcie tego budynku wiązałoby się no z podjęciem no remontu, przeznaczenia to, na co w tej chwili nasze miasto nie jest stać. Mamy jeszcze jedno pismo do zaopiniowania. Jest to pismo podpisane tutaj przez kilka osób. Adresatem tego będzie pisma pan Mirosław Mycio. Dotyczy tutaj utwardzenia drogi oraz instalacji oświetlenia na przedłużeniu odcinka ulicy Nowowiejskiego. Jest to tam na końcu ulicy Nowowiejskiego, jest w tej chwili osiedle domków jednorodzinnych, budują się tam państwo. Tu są 4-5 podpisów, są zainteresowani tutaj utwardzeniem drogi, bo w tej chwili tam drogi nie ma i nie ma oświetlenia. Panie Edwardzie, coś Pan powie w tej sprawie? Rozmawialiśmy na Komisji Gospodarki, rozmawialiśmy temat trudny. Proszę do mikrofonu, będzie lepiej słychać. Szanowni Państwo, byłaby to po prostu następna inwestycja, którą by Państwo musieli, prawda, tutaj no, pozytywnie zaopiniować. Można tam doraźnie, ewentualnie, tak jak mówiłem, doraźna naprawa wydzielonej drogi, wydzielonych działek. Jest to, może tak zacznę od początku, dlaczego jest to tak trochę trudna sprawa z tą budową, bo nie jest to droga. Są to wydzielone działki pod drogę, ale nie zostały wyłączone z użytkowania, powiedzmy, rolniczego. Jest to klasa trzecia, która jest no, dość droga, opłata za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji, prawda? Więc dlatego no, to jest jeden jakby powód. Natomiast oświetlenie no, też wiązałoby się z inwestycją, prawdziwe oświetlenie. Jeżeli mówimy o doraźnym wstawieniu, nie wiem, jednej, dwóch lamp, no jest to taka możliwość istnieje, no też nieformalna oczywiście, tak tu mówię publicznie, ale jest to nieformalna możliwość, no bo wstawienie
prawda, jakiegoś słupa, lampy, przedłużenie linii. Jest to trochę samowolne, tak to mówię może publicznie, ale no tak to wygląda, żeby wszyscy wiedzieli, że no nie jest to takie proste. Jeżeli mamy zrobić tam inwestycje polegające na oświetleniu, nie widzę problemu żadnego, no ale na dzień dzisiejszy są to inwestycje raczej bez dofinansowań jakichkolwiek i skądkolwiek, więc no były to pieniądze stricte, prawda, tylko podatników. Na pewno by to kosztowało w granicach tam powiedzmy, będę strzelał tak w zależności od długości tej linii, od ilości lamp, ale na pewno ponad 100 tysięcy złotych byłaby to inwestycja, jeśli chodzi o oświetlenie. Natomiast utwardzenie drogi, tak jak powiedziałem, no na dzień dzisiejszy uważam, że nie byłoby nawet sensu robić już konkretnego projektu i konkretnego utwardzenia polegającego, nie wiem, czy na polbruku, asfalcie bądź czym innym, ponieważ tam jeszcze się budują. Mieszkańcy tak naprawdę, niektórzy jeszcze nie rozpoczęli budowy, w związku z czym no, myślę, że na okres późniejszy należy przełożyć budowę tej drogi, tak to nazwę. Łącznie chyba z konkretnym oświetleniem wówczas już, co może być właśnie dofinansowywane. Jeżeli można, ja myślę, że my od tego tematu i tak, Szanowna Rado, nie uciekniemy, dlatego że miasto w tamtą stronę się rozbudowuje i dzisiaj podjęliśmy uchwałę o sprzedaży dwóch kolejnych działek mieszkaniowych, więc tam będzie postawionych kilka ładnych nowych domów i ci ludzie w jakiś sposób będą musieli dojechać, w jakiś sposób oświetlić ten teren, także od tego tematu no, generalnie nie uciekniemy. No, skoro sprzedajemy działki, no to też musimy tych ludzi jakoś tam zabezpieczyć, żeby nie trzeba było w butach gumowych chodzić do swojego mieszkania. Tak, bo to tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Także na pewno sprawa jest tutaj do ponownego rozpatrzenia, a w tej chwili na pewno tym ludziom trzeba w sposób doraźny, panie Edwardzie, pomóc, żeby to jakoś tam wyglądało. Tym bardziej, że miasto sprzedaje za pieniądze te działki. Tam miasto się rozbudowuje w tą stronę. Tak jest. A ja jestem zainteresowany, bo to akurat jest mój okręt wyborczy. Tak. Nie, no jestem za, tak jak powiedziałem. No możemy wejść w oświetlenie ewentualnie, ale... No trudno mi jest tutaj mówić, moje, jeżeli państwo podejmiecie taką uchwałę, że wchodzimy z inwestycją, co najmniej oświetlenia, to jestem za też. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do tego tematu? I tutaj dla tych grupy mieszkańców, którzy podpisali się pod tym pismem, będzie następująca odpowiedź. Jest to odpowiedź na pismo z dnia 19 maja. Informuję, że wniosek w myśl paragrafu 1 ustęp 3 uchwały Rady Miasta z dnia 9 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektami uchwały budżetowej powinien być złożony jako wniosek budżetowy w terminie do 30 września każdego roku poprzedzającego rok budżetowy. Także no w tej chwili no nie ma jak gdyby możliwości prowadzenia tam inwestycji. Jednocześnie tutaj informujemy, że po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa z dnia 27 maja bieżącego roku, w miarę możliwości droga zostanie utwardzona pospółką. Taka odpowiedź tutaj dla grupy mieszkańców tam mieszkających będzie udzielona. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem, za udzieleniem takiej odpowiedzi? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Taka odpowiedź dla grupy mieszkańców będzie udzielona. W tej chwili wyczerpaliśmy już tutaj nasz dużą taką część naszej sesji. Zostały w tej chwili sprawy różne i bardzo proszę, jeżeli są takie sprawy, proszę o zabieranie głosu. A w miarę możliwości proszę do mikrofonu, żeby było słychać też. Bardzo proszę. Ja powiem, że temat wyłączania świateł i lamp LED-owych będzie więcej słychać, zapytuje radny Łukianowicz. Tak jak rozmawialiśmy, jesteśmy w trakcie analizy możliwości wyłączania lamp, no, świateł w mieście, albo ograniczenia czasu ich świecenia. Problem polega na tym, że w większości wypadków, tak jak na komisji wyjaśnialiśmy, mamy zegary astronomiczne, które kupowaliśmy przez poszczególne lata, bo one jakby najbardziej racjonalny sposób zarządzały tym oświetleniem. One po prostu mają czujnik zmierzchu. W większości wypadków on jest ustawiony tak, żeby one zapalały się jak najpóźniej, jak najwcześniej gasły. No to też zależy, wiecie, od zachmurzenia, wielu innych zmiennych, czyli czasami nam się wydaje, że jest jasno, zachmurzenie jest duże i lampy na niektórych odcinkach świecą.
Jesteśmy w kontakcie z elektrykiem, który zajmuje się naszym oświetleniem. Teraz gdybyśmy chcieli rzeczywiście na przykład te lampy włączać godzinę później, już tak trochę po zmroku i wyłączać godzinę wcześniej, przed rozjaśnieniem się nieba, no to wówczas niestety, gdybyśmy robili to manualnie, musiałby przyjechać i obsłużyć to elektryk. Słuchajcie, ja nie wyślę żadnego pracownika, żeby otwierał skrzynki elektryczne, bo jak prąd go trzepnie, to jest moja wina, a jak elektryka, to znaczy, że się elektryk nie znał. Więc w związku z tym to jest jakby koszt taki dodatkowy, nie? W tej chwili jakby ten kłopot się w najbliższych miesiącach jest bardzo niewielki koszt, no inaczej, proporcjonalnie mniejszy koszt oświetlenia miasta, dlatego że po prostu mamy bardzo długi dzień i te lampy rzeczywiście późno się będą zapalały i wcześniej będą gasły, a przed zimą trzeba będzie podjąć ostateczną decyzję, ale to też będziemy wiedzieli, jak te dochody nam spływają, bo jeżeli się okaże, że odpis podatku CIT i PIT spływa w sposób w miarę rozsądny, to być może nie trzeba będzie ograniczać. To jest ten dylemat, tak? Jednak jesteśmy miastem, a nie wsią i to, że na wsi gmina wiejska wyłącza światło, no to w mieście trochę głupio, słuchajcie. Więc jak się da nie wyłączać, nie będziemy wyłączać. Natomiast cały czas będziemy pracowali nad tym, żeby te lampy wymienić na jak najtańsze w obsłudze, czyli na lampy LED-owe. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pani Ewa Antochów. Ja mam pytanie pewnie do pana Edwarda odnośnie tej nieszczęsnej ulicy Krasickiego. Kiedy ci panowie tam te dziury trochę pokleją? Jak jest z tą firmą, która jest zamówiona, bo wiem, że jest zamówiona? Mogę stąd odpowiedzieć, że głośno i doniosłe. Jutro ma się pojawić firma, która będzie dokonywała naprawy tej ulicy Krasickiego i Sikorskiego. Super, dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? A ja tu wykorzystam pana dyrektora Hawrylca, Dariusza. Panie Dariuszu, w związku z tym, że mieszkańcy nas oglądają, zbliża się koniec roku szkolnego. Jak rozwiązał pan problem wręczania świadectw? Bo jest to bardzo ważne. Jest pandemia, dzieci nie mogą się spotykać. Jak będzie to wyglądało? Proszę do mikrofonu, panie Dariuszu. Bo już w ten piątek świadectwa będą rozdane. Myślę, że wszyscy otrzymali promocję. Jak to wygląda, panie dyrektorze? Tak, promocje otrzymali wszyscy. Na szczęście nie było jedynek. Zresztą zgodnie z tym, co postulowano w różnych mediach, podeszliśmy do sprawy bardzo, bardzo poważnie i tak racjonalnie. Natomiast zakończenie tradycyjne, czyli zbieramy się wszyscy na apelu, takiego czegoś nie będzie. Natomiast zakończymy oficjalnie klasy z klasami ósmymi rok szkolny, wręczenie nagród dla pozostałych uczniów o godzinie 9:00. Natomiast potem mamy harmonogram odbierania świadectw przez pojedyncze klasy, tylko na ulicy Szkolnej i na ulicy Sikorskiego. Pojedynczo klasy będą przychodziły i spotykały się z wychowawcami, oczywiście w reżimie sanitarnym. Odbyły się egzaminy w reżimie sanitarnym, to i rozdanie świadectw też się uda. Szczegółowy harmonogram na stronie internetowej i na Facebooku. Dziękuję. Także jest to ważna sprawa, bo dzieci póki co jeszcze zdalnie się uczą, tak? Ostatni tydzień w tym tygodniu właściwie kończymy zdalne nauczanie. Był to bardzo trudny okres, taki wymagający od wszystkich dużego wysiłku, no ale mieliśmy sprzęt, w tym tygodniu ten sprzęt od zdalnego nauczania przyjmujemy z powrotem. Być może, że będziemy go musieli znowu we wrześniu uczniom przekazać. Pan burmistrz tutaj mówił o dodatkowych środkach, które ewentualnie może jeszcze będą wykorzystane do zdalnego nauczania w przyszłości, bo nie wiemy, co będzie we wrześniu. Ale kończymy rotacyjnie, klasy się spotykają z wychowawcami, ale tak jak powiedziałem, w reżimie sanitarnym, czyli nie więcej jak jedna osoba na 4 m². No, dziękuję bardzo. Czyli po prostu na określone godziny będą klasy poszczególne przychodziły. Tak jest, szczegółowy harmonogram. Żeby jak najmniej dzieci się spotykało. Jest przekazany rodzicom, uczniom, oni wszystko to wiedzą, a w przypadku klas najmłodszych świadectwa będą odbierali
znaczy pierwszej i drugiej klasy będą odbierali rodzice. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Czy są pytania? Bardzo proszę, pan radny Bechanowicz. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze za udzielenie informacji. Chciałbym uzupełnić jedną informację odnośnie tutaj tej petycji, że stanowisko Urzędu Miasta jest takie, że w przypadku wprowadzenia tej strefy płatnego parkowania ewentualne wpływy podwyższenia kosztów funkcjonowania systemu byłyby wydatkowane na sukcesywną wymianę miejskiego oświetlenia, bardziej energooszczędnego, tak? Tutaj pan burmistrz potwierdza. A pytanie mam tutaj do pana Edwarda, czy są jakieś prowadzone prace w związku z naprawą tego wycieku wody na ulicy Maja, na skrzyżowaniu Maja tam przy starej gazowni? Jutro od rana pracuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Także odpowiedź została udzielona przez radnego Schleiera. Bardzo proszę. Ja tylko chciałam jeszcze zapytać w kwestii tego otwarcia sanitariatu w mieście. Czy istnieje taka możliwość na przynajmniej okres wakacyjny? Otwarcia? Tak. Nie ma takiej się Czy ktoś z państwa jeszcze miałoby sprawy? Bardzo proszę, pan Komorowski, Kamil. Do mikrofonu proszę, będzie lepiej słychać, bo tu pogłos jest. Ja mam prośbę tutaj może do pana Edwarda, bo ostatnio mieszkańcy zgłaszali mi, że została obrócona lampa na ulicy Armii Krajowej Polna, tutaj na tym skrzyżowaniu. I mieszkańcy bloku numer 15 zgłaszali mi to, że teraz nie widzą, nie mają dojścia do klatki schodowej. Też to jest z marszu. Oczywiście znany mi jest temat, czekamy na elektryka. I czy jest nie możliwość po prostu, bo rozumiem, że tutaj na ulicy Polnej tam za sklepem w dole też nie mają tam zbytnio oświetlenia i teraz nie mają tu, zostało to odwrócone. Czy istnieje możliwość dołożenia może tam lampy, żeby... Dziękuję. I druga sprawa, mam też prośbę od mieszkańców mojego bloku. Czy istnieje możliwość poprawienia dojścia do śmietnika, który jest za naszym blokiem? Tam jest ta droga, jest zniszczona przez śmieciarkę i tam naprawdę można połamać nogi dochodząc do śmietnika, a mieszkają tam w większości starsze osoby. Nie bardzo rozumiem, na czym miała polegać naprawa. No nie wiem, no coś wyrównanie tej drogi, bo ona jest strasznie zniszczona i strasznie kamienie wystają. Tam naprawdę jest utrudnione dojście do śmietnika. No zobaczymy, na ile będzie to możliwe. Zapisane będzie. No, dziękuję. Nie widzę więcej spraw. Pan burmistrz jeszcze chciałby zabrać głos. Proszę bardzo. Trochę nam umknęło przy okazji emocji związanych z absolutorium, natomiast chciałbym poinformować Wysoką Radę, że w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych mamy możliwość przeprowadzenia ponownej procedury związanej z wyłonieniem banku, który obsługuje nasze zadłużenie. Chodzi o to, że po prostu jak pewnie, jeżeli śledzicie albo macie jakieś pieniądze wolne na koncie albo na lokatach, to oprocentowania bankowe bardzo spadły. W tej chwili zarówno kredyty, jak i lokaty są bardzo nisko oprocentowane. Jest możliwość i pracujemy nad tym, jesteśmy po wstępnych konsultacjach z Regionalną Izbą Obrachunkową i pomogła nam pani skarbnik Teresa Ferdysz, ale przede wszystkim pracuje nad tym pani Edyta Jarmoluk, żeby przeprowadzić jeszcze raz przetarg i poszukać banku, który da jeszcze niższe oprocentowanie, nie zmieniając ani okresu spłat, ani wysokości rat, czyli żeby to oprocentowanie było niższe. Co słyszeliście, kwota długu jest w tej chwili ponad 8 milionów. Jeżeli nawet to oprocentowanie w skali roku spadnie o 0,5%, to na cały okres, bodajże do 30, którego roku pani to? Do roku 35, to jak się po tym 0,5% poskłada, to naprawdę będzie dużo pieniędzy. Także chciałbym o tym poinformować Radę, że pewnie na najbliższych komisjach będziemy procedowali dokumenty, które trzeba będzie podjąć uchwały związane z wieloletnią prognozą finansową i tak dalej, i tak dalej.
A zakładam, że nie ma jakiegoś wielkiego sprzeciwu. I takie informacje na temat tych prac będę przekazywał systematycznie. Dziękuję. Myślę, że jest to dobra informacja, bo dług będziemy spłacali do 35 roku i faktycznie można zyskać jakieś pieniądze, płacić mniej po prostu tego. Widzę, że już więcej spraw nie ma. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy wszystkie tematy naszej dzisiejszej sesji, zamykam 23. sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo.